Witam wszystkich serdecznie w Ezoteria TV. Dziś, jak w każdy poniedziałek, spotykamy się, by podyskutować sobie. Dzisiaj jest wyjątkowa audycja z tego względu, że jest nas tutaj całkiem spore grono. Ja dam moim rozmówcom okazję się przedstawić. Śmiało. Magda Wosztyl, witam serdecznie ponownie. Ale cisza, mam was ośmielić. Przemek jest ze mną jak zwykle. Witam, witam. Kuba przy mikrofonie, oczywiście. I są jeszcze z nami dwie Ewy. Dwie Ewy, kolejno Ewy. Dajcie znać, że żyjecie. Witam serdecznie. Witam, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Ewa Pawlak. Dobrze, dzisiejszy tematem jest miłość bezwarunkowa. Czy naprawdę istnieje, jak wygląda, jak do niej dążyć, czym się może objawiać, jak ją odróżnić od miłości warunkowej, czy miłość warunkowa jest taka zła, czy nie jest. Wszystko, co się kręci wokół tematu miłości bezwarunkowej, będzie naszym tematem dzisiaj rozmowy. Zerkamy od czasu do czasu na czat tutaj. Jeżeli będziecie mieli jakieś sugestie, pytania, podpowiedzi w czasie audycji, piszcie, postaramy się je wychwycić. Na pewno pod koniec audycji się do tego w jakiś sposób postaramy odnieść. A zaczniemy po prostu pytaniem ogólnym. Czym jest dla was miłość bezwarunkowa? Może Magda, chcesz zacząć? Dla mnie? Mm-hmm. Dla mnie miłość bezwarunkowa pojawia się wtedy, kiedy w oczach drugiej osoby widzisz Boga. A jak wygląda Bóg? Zapytam podchwytliwie. Wiesz co, mi się wydaje, że miłość bezwarunkowa pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę zaczynasz czuć, że kochasz kogoś tylko za to, że istnieje. Mm-hmm. A nie zastanawiasz się nad tym, co ta osoba może ci dać i dlaczego. Bo to już jest karma, tak? Pojawiają się różne role, o czym wcześniej mówiliśmy na poprzedniej audycji. Pojawiają się razem z tymi rolami i pewnymi długami, jakie mamy wobec siebie, różne oczekiwania, różne braki. Jeżeli to się oczyszcza i no, co jest oczywiście trudne bardzo tutaj na ziemi, żeby tak emocjonalnie nie podchodzić do tego wszystkiego, tylko po prostu czujesz taką bezgraniczną miłość, widzisz w oczach drugiego człowieka wszystko, ale na zasadzie, że właśnie nie oczekujesz niczego od niej, żadnej roli konkretnej, to jest dla mnie miłością właśnie bezwarunkową. Mhm. Tutaj Ewa Pawlak mi pisze, że jej coś przerywa, ale to chyba tylko po jej stronie. I nie tylko mi, bo Ewa wcześniej, Ewa Siembida też pisała, że jej przerywa. Nie wiem, jak mi też przerywa wszystkim. No właśnie, jak teraz Magdy słuchałam, to... Ja was słyszę dobrze, o dziwo. Prosiłbym tutaj o zweryfikowanie na czacie, czy dobrze nas słychać. A tymczasem spróbujmy kontynuować, żeby nie opóźniać. Widzę, że Andrzej tutaj pisze, że działa dobrze. Myślę, że to chyba nie po naszej stronie tutaj w tym momencie. Ja mam cały czas na podglądzie nadawania, że jest dobre połączenie. Powinno być ok. Ok. W takim razie kontynuujmy. Miłość bezwarunkowa, dlaczego ona jest właściwie taka pożądana? Bo to jest chyba zasadnicze pytanie. Często jakby samo przez się rozumie, że szukamy tej miłości bezwarunkowej, ale właściwie dlaczego? Czy miłość warunkowa jest nam nie na rękę? Jak myślicie? Dlatego jest pożądana, bo jest naszym podstawowym stanem. Tak mi się wydaje, że miłość jako ta miłość boska nie jest już emocją, ani pozytywną, ani negatywną, tylko stanem. Stanem takim naturalnym człowieka, do którego wszyscy dążymy i gdzieś tam idziemy w tym kierunku. No, nie bez powodu mówi się, że Bóg jest miłością. Mhm, mhm.
Przemek, może chcesz coś do tego dodać, bo ja tutaj, wybaczcie, ale skupiłem się na tym, że tutaj obie Ewy mi relacjonują, że nie bardzo rozumiał, co mówimy, więc jest to troszeczkę kłopotliwe. No ja właśnie to przerywa bardzo mocno. To jest właśnie fakt. Też próbowałem to jakoś przeanalizować, co się może dziać. Może ale na czacie dojdzie. Nam piszą, że słychać nas wszystkich dobrze i to jest właśnie ciekawe. No bo Upload jest pewnie zawalony z twojej strony, na audycję idzie całość, a na Skype'a może wiesz, że idzie niewiele, ale powracając do audycji, to chciałem właśnie posłuchać na początku, co mają nasza Ewy i nasza Magda do powiedzenia, bo chcę wiedzieć, o jakim zakresie miłości mówimy i w ogóle co one rozumieją przez stwierdzenie miłość bezwarunkowa. Ja bym powiedziała, że to jest taki nasz stan ducha. Ja już to kiedyś nawet napisałam w jednym artykule. Taki podstawowy stan człowieka i my tutaj będąc na ziemi, owszem, obieramy różne role po to, żeby się uczyć różnych odsłon miłości, bo mamy miłość do mamy, miłość do siostry, brata, mamy też miłość związkową. Mi się wydaje, że ludzie trochę o tym zapominali, że miłość jest tak naprawdę tym stanem takim ducha. I niekoniecznie musi zawsze wiązać się z namiętnością. Jest to mylone dość często. Takim tutaj dziewczyny myślę, że mogłyby się wypowiedzieć za chwilę. Takim stanem, kiedy można dostać doznać właśnie takiej bezwarunkowej miłości i dotyku jest masaż lomilomi, o którym Ewa już kiedyś podobnież mówiła. Gdzie dotyk staje się właśnie takim bezwarunkowym dotykiem związanym z traktowaniem ciała jako świątynię, jako coś właśnie takiego bezwarunkowego, tak? No więc jakaś Ewa mogłaby... No to może ja nie słyszę dokładnie, o czym mówicie, się włączę. Ja również. Ale wy jesteście tutaj bardzo dobrze słyszalne, o dziwo. Dobrze, no to w takim razie ja wyłapując gdzieś tam pojedyncze słowa dodam, że... Miłość bezwarunkowa i lomi. Miłość bezwarunkowa dla mnie łączy się z tym, że każda osoba... Każdą osobę traktujemy tak samo, do każdej osoby czujemy tak samo, czyli nie ma już wtedy rozróżnienia na rodzina, nie rodzina, tato, mama, czy brat, czy znajomi, czy nieznajomi, czyli po prostu do każdej napotkanej osoby czujemy podobnie i właśnie widzimy, tak jak Magda wspomniała, taką tą boską istotę. I nie ma tych emocji takich typowo ziemskich, które właśnie powodują to rozróżnienie typu rodzina, osoby bliskie, dalekie. Nie, po prostu wszyscy nagle mogą stać się tymi naszymi bliskimi osobami, przyjaciółmi poprzez właśnie odczuwanie tej prawdziwej miłości bezinteresownej, która gdzieś tam wypływa tylko i wyłącznie z serca i nie ma tego poczucia, że my możemy coś jakby dawać w zamian za coś, czyli nie ma tego jakiegoś tam pobocznego interesu. Jest to całkowicie gdzieś tam wypływające ze środka naszej istoty, naszego serca i no i to chyba. Mhm. Druga Ewa, śmiało. Teraz troszeczkę lepiej Ewę słyszałam, na początek może dodam. Magda tam wspominała właśnie o tej przejawianiu się tej miłości bezwarunkowej w trakcie masażu. W tym naszym masażu, bo w sumie wszystkie trzy wykonujemy lomi-lomi, jak najbardziej doświadczamy tego w trakcie tej pracy. A tak nawiązując do tego, co Ewa mówiła przed chwilą, to w sumie mogę się tylko podpisać obiema rękami, bo ją najlepiej słyszałam i najlepiej w tym momencie zrozumiałam. Mhm. Także tak. No,
miłość bezwarunkowa, czyli ponad wszelkimi jakimiś podziałami emocjonalnymi, kulturowymi, wyobrażeniowymi, jak ja ostatnio. Tak? Tak. Mów. Nie, proszę Magda. Ja ostatnio nawet doszłam do takiego wniosku, który jest dosyć kontrowersyjny. Gdzieś tam jeszcze badam ten temat, ale wydaje mi się, że ta prawdziwa, bezwarunkowa miłość jest w stanie zmienić nawet los. Dlaczego? Dlatego, że karmicznie wchodzimy w emocje, tak? Wchodzimy w emocje, pojawiają się różne iluzje, zaczynamy oczekiwać, a wchodząc w miłość bezwarunkową, przestajemy oczekiwać czegokolwiek i jesteśmy ponad to, więc w tym momencie jesteśmy w stanie zmienić bieg wydarzeń. Ja bym powiedział, że nawet może właśnie nie zmieniać biegu wydarzeń, bo zauważcie, że miłość bezwarunkowa ma w definicję wpisaną bezwarunkowość, to znaczy jest to coś niezależne od wszystkiego, niezależne od okoliczności, nie jest to podyktowane jakimiś wymaganiami, więc właśnie miłość bezwarunkowa... Właśnie o tym mówisz, że w tym momencie jesteśmy ponad jakieś tam karmiczne uwarunkowania. I nie ma potrzeby, ja bym powiedział, że nie ma potrzeby wtedy właśnie zmieniania czegokolwiek. Ta potrzeba się pojawia w momencie, kiedy nam się włącza miłość warunkowa i ona oczywiście z tego, co obserwuję, często się w parze potrafi jeszcze włączyć. Jeżeli jesteśmy na takim etapie, że potrafimy gdzieś tam wychwycić tą miłość bezwarunkową w sobie i jej doświadczyć, to jeszcze nie zmienia faktu, że nadal możemy operować na tej warunkowej miłości po części i na przykład te rzeczy nam się potrafią nakładać. Z jednej strony mamy głębszy poziom, który jest taki czysty, a z drugiej strony mamy taki poziom, który jest związany z naszymi oczekiwaniami naszego ego i on czasami potrafi właśnie dochodzić bardziej do głosu i jakby tutaj troszeczkę dominować sytuację, więc na poziomie warunkowym bym powiedział, że chcemy zmieniać jakieś to nasze nie relacje. Tak, że chcemy. To się zaczyna według mnie dziać samoistnie. Ale nie. Ja mówię o tym, że często jest tak, że próbujemy wymusić, żeby nasze związki na przykład były takie, a nie inne. I to jest warunkowa miłość. To jest miłość i to są oczekiwania, nawet nie sama miłość. Często mamy oczekiwania względem naszych partnerów czy partnerek i te oczekiwania. Z jednej strony one się biorą z tego, że gdzieś tam na głębszym poziomie czujemy miłość, ale z drugiej strony jesteśmy na etapie właśnie tej warunkowości i oczekiwań, że to będzie się w jakiś konkretny sposób objawiać i my próbujemy nagiąć całą sytuację do tego, żeby po prostu było tak, a nie inaczej. Także właśnie ja zmierzam do tego, że często te rzeczy się mieszają między sobą tak w życiu codziennym, w życiu potocznym. Myślę, że większości osób to dotyczy i chyba sztuką jest zacząć to właśnie wychwytywać i oddzielać jedno od drugiego. No te oczekiwania właśnie są po to, mi się wydaje, żeby doświadczać różne rodzaje miłości, różne role, po to, żeby się właśnie tej ostatecznej nauczyć, żeby doświadczyć różnych ról i w końcu dojść do tego sedna, że kochać można na różne sposoby, ale tak naprawdę ta jedna główna jest najważniejsza i najprawdziwsza. Tak? Mhm. A ciekawe jest to, że miłość bezwarunkowa, tutaj Jola pisze, że jest to poczucie pełnej akceptacji drugiej osoby, taką jaką jest, ale ciekawe jest to, że nawet wśród osób, które gdzieś tam tę miłość bezwarunkową gdzieś tam poczuły i odczuwają, to często, o dziwo, to jest troszeczkę wybiórcze, bo tak naprawdę to z definicji, to my powinniśmy miłość bezwarunkowo odczuwać w takim samym stopniu do wszystkich, bo dlaczego ma być to jakby wartościowane, skoro ona jest rzekomo bezwarunkowa? No to jeżeli jest miłość bezwarunkowa, to powinna obejmować każdego tak samo, ponieważ skoro obejmuje wybiórczo, to znaczy, że znowu warunek jakiś się pojawia, a właśnie w praktyce się okazuje, że często jednak jest tak, że nawet jeżeli poczujemy miłość bezwarunkowo, to my reagujemy w taki sposób na konkretną osobę,
czy na konkretne osoby, nie na wszystkich? Właśnie od czego to zależy, jak myślicie? Dlatego, że jesteśmy na Ziemi i łączą nas różne więzy karmiczne, które nie mają nic wspólnego z miłością bezwarunkową. Są to takie jakby kalki, takie no nie wiem jak to nazwać, monitory, które nam przesłaniają tą prawdziwą miłość. No każdy z nas wibruje inaczej, bo jest na innym poziomie energetycznym i na innym etapie dochodzenia do tej miłości bezwarunkowej, stąd się pojawiają w tym momencie różnego rodzaju spięcia, napięcia i różne lekcje, bo tak jak mówię, każdy ma inną częstotliwość i my się dopasowujemy tymi częstotliwościami właśnie w taki, a nie inny sposób, według mnie, żeby jak najlepiej sobie poradzić z tym, co mamy tam do zrobienia tutaj, do doświadczenia. I ja zawsze mówię tak, że kochać kogoś mogę, ale jeżeli na daną chwilę mi szkodzi, to nie muszę pić z nim herbaty z tego tytułu. Bo jeżeli ktoś ma wzorzec, powiedzmy, no nie wiem, taki najbardziej znany, powiedzmy, że kata, tak, czyli tej osoby, która rani, a ja sobie jeszcze nie przerobiłam wzorca ofiary na przykład, no to jeżeli ta osoba ewidentnie mnie rani i ja świadomie zdaję sobie z tego sprawę, że z nią tego nie przerobię, bo ona ma wolną wolę i nie chce przerobić, no to wiadomo, że przecież nie będę dawała się bić po łbie, prawda? I niestety, no tutaj będąc na Ziemi, tak sobie doświadczamy i idziemy tymi różnymi inkarnacjami i życiami. Owszem, jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić i oczyścić i modlitwą i różnymi innymi praktykami. Ale to wszystko zależy od nas, czy my zobaczymy w tej osobie miłość i od tej drugiej osoby to też zależy, bo każdy ma, no tak jak mówiłam, wolną wolę i nie każdy musi chcieć być jasny i światły, tak? Jasne, ale można to skonkludować w takim razie, że Ziemia nie jest miejscem, które sprzyja miłości bezwarunkowej. Czy zgodzilibyście się z taką tezą? Ja to bym chciał tylko powiedzieć, że tutaj już zależnie jak interpretujemy miłość bezwarunkową, bo dla mnie miłość bezwarunkowa jest podstawą wszystkiego, ale jeżeli chodzi o samoznaczenie słowa, bo miłość bezwarunkowa nie obowiązuje się do osoby, którą, do dwóch osób powiedzmy, że ktoś kogoś kocha, ale ta właśnie druga osoba ma wolną wolę, żeby jej nie kochać lub na odwrót i tak dalej. Tylko dla mnie miłość bezwarunkowa jest jakby podstawą wszystkiego, tylko to jest tylko słowo, to jest tylko znaczenie, bo na dobrą sprawę z samego słowa miłości, jako dużo ludzi opisuje, nie poznałem, nie doznałem, ponieważ wydaje mi się, że ona jest po prostu ubrana w uczucia takie, a nie inne, i że ona jest po prostu prostym budulcem podstawowym, jest neutralnym, która nie ma w sobie żadnych wyrzutów, nie ma określonych wymagań, nie ma, że musisz coś spełnić i tak dalej, po prostu jest bezwarunkowa, czyli jest pierwsza, podstawowa i możemy do niej wracać kiedy chcemy, ale nie zawsze ją odczuwamy. I tutaj właśnie nie wiem skąd się wzięła, tak przynajmniej tak jest moim zdaniem błędna interpretacja to miłości związana z uczuciowym przywiązaniem, z myślowym przywiązaniem, symbolicznym przywiązaniem i każdym przywiązaniem w jakimkolwiek innym znaczeniu. No ja się oczywiście zgodzę w ogóle z tym, że miłość bezwarunkowa jest potrzebna i że ona jest podstawą, jak najbardziej. Natomiast tak obracając ten temat i jakby troszeczkę celowo grając tutaj adwokata diabła, poruszę taką może kwestię, dlaczego my się boimy miłości warunkowej. Bo gdybyśmy byli wzajemnie zdolni sobie wzajemnie okazywać miłość, prawda, to ten przepływ byłby bardzo, bardzo płynny i pomimo, że on byłby nadal warunkowy, podejrzewam, w takim układzie, to jednak byłby bardzo płynny, a strach przed i ta ucieczka przed miłością warunkową, oczywiście ona po części podyktowana słuszną ideą dążenia do miłości bezwarunkowej, ale po części myślę, że bywa również podyktowana tym, że jakby my się boimy, że przeinwestujemy. To znaczy, my nie lubimy miłości warunkowej, bo ona wymaga od nas dawania czegoś i bez takiego pewnika zwrotu, a oczekujemy oczywiście tego zwrotu, prawda? Więc tutaj jest, myślę, że problem i problem w tym, że wielu ludzi szuka miłości bezwarunkowej,
ale dlatego, że ma chyba troszeczkę problem w ogóle z okazywaniem jakiejkolwiek miłości i z tymi relacjami miłości, nawet tej warunkowej, więc oczywiście idea bezwarunkowości jest bardzo atrakcyjna, bo jawi nam się to jako taki stan doskonały, gdzie jakby nic nie musimy robić, po prostu odczuwamy tą miłość i jest super, nie? Ale być może właśnie powinniśmy zejść troszeczkę tak do tej miłości warunkowej i się zastanowić, dlaczego ona nam sprawia trudności, bo ona jest jakby tutaj jednak dominującym sposobem funkcjonowania na Ziemi. Ja nie mówię, że to jest lepszy sposób, bo on jest gorszy, ale a przynajmniej nie jest zbyt doskonały, natomiast jest jednak powszechnym sposobem. No i dlaczego właściwie to nam przeszkadza? Dlaczego nie umiemy równoważyć naszych relacji? Nie umiemy zachować właśnie równowagi pomiędzy dawaniem a braniem? Bo myślę, że tutaj jest pies pogrzebany, jak to się mówi. Jak myślicie? Już wchodzimy tak naprawdę w temat ego, tak? Jeżeli mówimy o dawaniu i braniu. Bo to już nie, wtedy nie jesteśmy my i nasza świadomość, tylko nasze ego, które chce więcej, więcej, więcej zagarnąć. To już zależy od człowieka, czy ważna jest dla niego materia, czy nie. I to tak naprawdę obojętnie, czy mówimy o materii, czy mówimy o miłości, czy mówimy o tej miłości warunkowej i rolach. Wszystko to jest według mnie tylko po to, żeby doświadczać i żeby się czegoś nauczyć. No, inaczej nie byłoby, nie miałoby to sensu, tak? Bo coś żeśmy tutaj zeszli i wydaje mi się, że po to właśnie, żeby była jakaś taka jaskrawość, no bo jeżeli nie jest ciemno w pokoju, to nie da się zapalić zapałki i wydaje mi się, że trzeba doświadczyć różnych rzeczy po to, żeby docenić coś. Ja dzisiaj rozmawiałam z jedną osobą na temat miłości właśnie. Serdecznie pozdrawiam pana Jana Ostrowskiego. I powiedział mi, że światłem jest serdeczność. Ja się z tym zupełnie zgodzę, że światło jest w serdeczności wzajemnej, wzajemnej wdzięczności, a ludzie zamiast skupiać się na wdzięczności i na tym, co dostają od innych, za bardzo skupiają się na tym, czego nie dostają. Za bardzo się skupiają na tym, czego nie mają, nie dostają, zamiast skupić się na tym, co dana osoba im daje dobrego. I chcieliby coraz więcej, 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 zamiast skupić się na tej wdzięczności. A jak wiemy, działa prawo przyciągania i to, na czym się skupiamy, to dostajemy. I to jest chyba główny problem większości ludzi, że skupiają się na tych negatywach za bardzo. Tak już, to może nie jest przykład związany z miłością, ale jest bardzo prosty, więc go tutaj przytoczę. Raz spacerowałam sobie ze znajomą po ulicy, no i była wystawa i ona powiedziała do mnie, zobacz jaka brzydka sukienka. Za chwilę mówi do mnie, zobacz jaka gruba baba idzie. I ja się zastanawiałam w tym momencie, cholera, dlaczego ludzie patrzą na te grube baby, na te brzydkie sukienki, zamiast powiedzieć, zobacz jaka piękna sukienka. Ja oczywiście nie mówię o ludziach, którzy gdzieś tam są świadomi, już są na pewnym etapie rozwoju, bo oni zupełnie inaczej patrzą i zaczynają właśnie szukać tego piękna wszędzie i również miłości w innych. Ale niestety widać też ewidentnie, że ludzie za bardzo się skupiają na tym, czego nie chcą i chyba to jest podstawowy problem. Albo na tym, czego nie dostali. Są za mało wdzięczni. Znaczy, no to mi się wydaje, że to jest już kwestia bardziej przyzwyczajenia ludzi, że tak nauczono, no to nauczono, albo po prostu same takie rzeczy zaczęli zauważać. No i rzeczywiście, chociaż jeżeli chodzi o te przykłady, co podałeś, że szłaś tam ze znajomą i mówisz, że patrz na gruba baba albo brzydka sukienka, to mi się wydaje, że no rzeczywiście to dostrzegają te może nie negatywne rzeczy, ale po prostu stwierdzają fakt, który może miał na celu poprawienia też własnej samooceny. Mi się wydaje, że takie rzeczy też są potrzebne, żeby sprawdzać też, żeby zwracać uwagę na złe rzeczy, żeby patrzeć nawet, żeby może nie tyle co wyśmiewać, bo
po prostu wtedy to pokazuje, co z nami jest nie tak. Tylko wydaje mi się, że tutaj potrzebna jest po prostu rozwinięta na tyle świadomość, żeby umieć to zauważyć. Tutaj nie trzeba się bać mówić, co się myśli, nawet jeżeli to ma negatywne zabarwienie i dotyczy negatywnych rzeczy. To po prostu trzeba się nauczyć, tak mi się wydaje, patrzeć, czemu tak mówimy, czemu na to zwracamy uwagę, czemu tak robimy i tak dalej. Jakaś Ewa ma zamiar coś dodać może? Jeżeli mnie słyszy oczywiście. Ewa tutaj pisze, że słabo bardzo słyszy. No nasze obie Ewy bardzo... Trudno coś dodać, jak się nie za bardzo wie, o czym mówicie, bo się nie słyszy. O tym mówię właśnie. Ewa, kieruj się intuicją po prostu, coś w temacie. Właśnie lec. No coś ładnie przerywa. Może ja... Nie, no w sumie coś chciałam dodać, ale już teraz z tego wszystkiego zapomniałam. Że też niezła niestety słychać nas tak między sobą bardzo słabiutko. No właśnie tutaj wybaczcie, że troszeczkę umilkłem, ale próbuję to wyjaśnić na czacie. Ewa Pawlak się wyłącza, zobaczymy, czy cokolwiek to zmieni w samej komunikacji pomiędzy czwórką. Zobaczymy. Spróbując wrócić do tematu, bo znowu się zdekoncentrowałem w tym wszystkim, myślę, że miłość bezwarunkowa, ona jest takim nośnikiem, powiedziałbym, energetycznym, takim nośnikiem, o którym wspomina czasami Moody na przykład, i nie tylko on, nośnikiem na zasadzie takiego wewnętrznego spokoju. Bo właściwie energia miłości, ta bezwarunkowa, ona sobie jest, ona sobie funkcjonuje, ona nie wymaga czegokolwiek, nie wymaga jakiegoś wydobycia, nie wymaga jakiejś aktywacji, nie wymaga jakiegoś jej używania, koncentrowania się na niej. Oczywiście my możemy jej doświadczać albo nie doświadczać, możemy ją zauważać albo nie zauważać, natomiast ona sama w sobie jest jakby taka bardzo pasywna, bym powiedział. Ona może się jakby objawiać i troszeczkę emanować z nas, prawda, na zewnątrz. Może w jakiś sposób oczywiście poprawiać nasze relacje, czy pomagać nam w jakiś taki czystszy sposób patrzeć na świat i otaczających ludzi, ale sama w sobie jest bardzo pasywnie działająca i myślę, że to jest jej duża zaleta, ale zarazem powód, dla którego często nie umiemy jej wykorzystać tak naprawdę w związkach damsko-męskich na przykład, które są w naszym świecie zupełnie modelem miłości warunkowej. Tak naprawdę większość związków nie ma z miłością bezwarunkową prawie nic wspólnego i dlatego właśnie przebudowanie ich na model bezwarunkowy wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym albo wręcz niemożliwym. Właśnie dlatego, że wszystko w naszym świecie tak na porządku dziennym kręci się wokół właśnie warunkowości, wokół oczekiwań, wokół tego, że my mamy swoje potrzeby, oczekujemy, że partner nam je pomoże zaspokoić i zrealizować. I tutaj na miłość bezwarunkową jakby nie zostaje nam czasu. I ja nie twierdzę, że to jest w ogóle, nie wiem, naganne, złe. Jest tak, jak jest. Ja nie potępiam związków warunkowych, tylko proponuję ewentualnie właśnie zauważenie tego, bo jeżeli zauważymy to, to możemy to zweryfikować i w jakiś sposób zdecydować, czy chcemy tak kontynuować swoje życie, czy inaczej, czy właśnie szukamy tej miłości bezwarunkowej. Ktoś może stwierdzić, że na przykład mu dobrze jest w relacji, która jest oparta na warunkowych, prawda, spełnianiu, wzajemnym zaspokajaniu jakby swoich potrzeb i swoich oczekiwań i może mu być w tym dobrze i może się w tym również realizować. Także ja nie chciałbym tutaj stawiać miłości bezwarunkowej na takiej pozycji z góry straconej i jakby nagannej, prawda, żeby nie tworzyć takiego wrażenia, że oto jest tylko miłość bezwarunkowa, która jest tą świętością i tym ideałem, a wszystko inne jest złe, czyli my będziemy znowu odrzucać jakby nasze, no poniekąd człowieczeństwo i takie to, kim
jesteśmy jako ludzie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja nie myślę, żeby miłość, żeby wszystko inne poza miłością bezwarunkowo było złe. Myślę, że w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, właściwie, nie wiem, może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale jest mało prawdopodobne, żeby non-stop żyć w tym stanie miłości bezwarunkowej. Po prostu takie są realia tutaj, że czasami musimy załatwić takie czy inne rzeczy i w tej stanie miłości bezwarunkowej byłoby to właściwie, nie wiem, może nie nierealne, ale trudne. Po prostu jest, no, jest. Ja się zgodzę ze mną, no po to, żeśmy tutaj zleźli, że tak powiem, żeby właśnie doświadczać i żeby się uczyć. No jeżeli byśmy mieli cały czas doznawać tylko miłości bezwarunkowej, to byśmy nie schodzili tutaj po prostu. No dokładnie, no, gdyby każdy potrafił być w tej miłości bezwarunkowej, to po prostu by to nie było. No, bo to jest, ten świat gdyby jest po coś innego. Możemy doświadczać tej miłości i potem z tego wychodzić i żyć w tych realiach tutaj. Ja tu widzę taki paradoks, bo z jednej strony miłość bezwarunkowa jest jakby wyższym stanem duchowym, do którego dążenie jest jak najbardziej pożyteczne, jakby wskazane z punktu widzenia rozwoju duchowego nas jako duszy, a z drugiej strony, tak jak tutaj Ewa powiedziała, przyszliśmy tutaj, żeby doświadczać jednak chyba tej warunkowości również i Ziemia mi się wydaje w ogóle obecnie niesprzyjającym środowiskiem dla miłości bezwarunkowej, jest trudnym, mm-hmm, prawda, środowiskiem dla miłości bezwarunkowej. Jest to właśnie ten paradoks, że z jednej strony no, powinniśmy do niej dążyć, a z drugiej strony wybraliśmy sobie środowisko, które właściwie niezbyt się do tego nadaje. Oczywiście ktoś może rozwijać tutaj miłość bezwarunkową z pewnymi sukcesami, ale ja to troszeczkę tak generalizuję w tym momencie z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego i takiej osoby, która nie jest na poziomie, nie wiem, mistrzowskim, duchowym i po prostu funkcjonuje w takim, no, nazwijmy to sobie, zwyczajnym, normalnym świecie i odczuwa jednak, prawda, pewne wyższe potrzeby związane z miłością, no i się zastanawia, jak tutaj podejść do tego, żeby osiągnąć tą miłość bezwarunkową, o której tak tyle się mówi, że ona jest taka wspaniała, że mistrzowie duchowi, że Budda, że Jezus i tak dalej kochali bezwarunkowo i są nam wstawiani, prawda, jako wzory do naśladowania. I jesteśmy tutaj my jako ten zwykły Kowalski i próbujemy jakoś to przyswoić. No i jest to trudne. Ja nie mówię, że to jest proste i nawet nie wymagam od nikogo, żeby próbował to wymusić. Zresztą, o czym my tu mówimy, miłości bezwarunkowej nie da się jakby przyspieszyć, wykrzesać z siebie, bo jeżeli my ją jakby wydobywamy na siłę, to znowu jest to pewien sztuczny stan, nie stan naturalny. Więc ja myślę, że to musi być troszeczkę bardziej na zasadzie, że życie nas prowadzi do takiego głębszego zrozumienia istnienia jako istnienia. I wówczas ta miłość bezwarunkowa po prostu zaczyna w nas się jakby pojawiać. To znaczy my zaczynamy ją w sobie dostrzegać, o może w ten sposób. I na początku oczywiście będziemy ją dostrzegać tak bardzo powoli, chwilami tylko. Jeżeli będziemy mieli odpowiedni stan psychofizyczny, my nagle możemy poczuć w sobie tą miłość bezwarunkową, dostrzec ją, ale niekoniecznie na co dzień. No i oczywiście ten stan może się rozwijać, ale prawdopodobnie zajmie to troszeczkę czasu, więc ja tutaj szanuję oba stany i stan miłości warunkowej i stan miłości bezwarunkowej. Sam doświadczyłem jednego i drugiego właściwie i też często mi się to ze sobą troszeczkę mieszało. Także no, ja wiem, jak to jest, że to jest trudne z punktu widzenia tej realizacji, jeżeli sobie postawimy za cel, prawda, rozwój duchowy, mamy wielkie ambicje do tego, żeby nie wiem, się oświecać, chociaż to w ogóle dla mnie troszeczkę takie śmieszne pojęcie, to całe oświecenie, ale chcemy w jakiś sposób, prawda, się doskonalić. No i samo to jest jak najbardziej pozytywne, szczytne. No, samo doskonalenie jest dobrym sposobem na życie, bo zawsze możemy troszeczkę być lepsi i troszeczkę więcej móc dobrego zrobić. I w sumie to jest dobry sposób na życie, tak jak mówię, ale jednocześnie zaakceptujmy siebie takim, jakim jesteśmy i nie wyciskajmy siebie jak cytrynę pod kątem miłości. My nie musimy, często jest tak, że
ktoś jest troszeczkę zablokowany emocjonalnie i powtarza mu się tak próbuje mu się wbić do głowy, weź, otwórz swoje serce, otwórz swoje serce, otwórz swoje serce. A ta osoba zamiast otwierać swoje serce, to się tylko stresuje, bo jest w takim, a nie innym stanie. Myśli, że powinna zrobić coś więcej, ale tego nie umie zrobić na tą chwilę i prawda, i czuje się tutaj pod presją i jeszcze bardziej się blokuje sama w sobie. Więc ja to często... Tak, mówisz o zabieraniu przestrzeni w tym momencie, tak. No, nie da się otworzyć serca komuś, kto tego nie chce, natomiast kurczę, no miłości bezwarunkowej nie da się wydusić z kogoś. Ona sama się zaczyna zadziewać w momencie, gdy zaczynasz kochać mimo wszystko, a nie bo. Kiedy zaczynasz uświadamiać sobie, że ktoś jest ważniejszy niż jakiekolwiek podziały, jakiekolwiek role, jego istnienie, jego życie dla ciebie. Wtedy ona się sama uświadamia, ona się sama pojawia, ale to nie jest tak, że ją się da wydusić. Nie wiem, otwórz serce, tak, ja się tutaj w pełni zgodzę, bo to jest proces, który zadziewa się sam. Wystarczy odpuścić, zaakceptować i tu się z tobą zgodzę, dać sobie też czas na to. Przede wszystkim zacząć od siebie, bo jeżeli nie masz w sobie miłości, to co jesteś w stanie dać drugiej osobie? Ja bym powiedział, że najlepsze efekty związane z, nie wiem, z otwieraniem się na miłość bezwarunkową są wtedy, kiedy no, przestajemy od siebie jej wymagać, a w ten sposób, bo naprawdę człowiek, który zajmuje się rozwojem duchowym, często zaczyna pod wpływem różnych artykułów, różnych tekstów jakby odczuwać tą presję, że powinien być inny niż jest. I z jednej strony oczywiście może to motywować i dawać jakieś tam paliwo i energię do tego, żeby się rozwijać, ale z drugiej strony no właśnie czasami powoduje coś innego, bo powoduje te blokady, jakby to takie zlekceważenie tego, kim się jest i jakby odrzucenie tego, kim się jest. No oczywiście no, może w pewnych okolicznościach być to wskazane, natomiast często jest tak, że jest to zbagatelizowanie tego, co już mamy w sobie, prawda? I najlepsze efekty, myślę, że pod względem miłości bezwarunkowej pojawiały się wtedy, kiedy my naprawdę odpuścimy sami sobie, albo również jest druga skrajność. Czasami dostrzegamy miłość bezwarunkową w relacjach, które są bardzo trudne. Pojawia się tam dużo jakichś na przykład karmicznych rzeczy, warunkowości, bo możemy dostrzec na takim właśnie tle, czyli takim mrocznym troszeczkę tle naszych emocji, naszych właśnie oczekiwań, możemy dostrzec, że jest jeszcze background, czyli takie tło tego. I tym tłem czasami okazuje się właśnie miłość bezwarunkowa. I może się okazać tak, że właśnie w takich sytuacjach my dostrzeżemy zarówno ten zarys tych warunkowych naszych emocji i przekonań i jednocześnie zaczniemy dostrzegać tło właśnie dzięki temu, że te relacje są takie no trudne poniekąd. Także pod tym względem można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i właściwie każdy związek nas może do tej dostrzeżenia miłości bezwarunkowej przybliżyć. Ja myślę, że odczuwanie miłości bezwarunkowej jest właściwie tylko i wyłącznie zależne od naszego własnego zharmonizowania. I im bardziej jesteśmy zharmonizowani czy scentrowani, to po prostu tym mocniej ta energia gdzieś tam sama się pojawia i sama wypływa i nie ma znaczenia wtedy jakby ta druga strona, z którą się kontaktujemy gdzieś tam, nie ma znaczenia wtedy nasza karma, ani nic po prostu, bo my jesteśmy tak zharmonizowani ze wszystkim, co jest w nas, że potrafimy po prostu przejawiać tą miłość cały czas. Czyli jak gdyby niektórzy lubią używać słowa oświecenie zamiast harmonizowanie się, no ale generalnie o coś takiego chodzi właśnie, żeby osiągnąć taki stan takiego spokoju, harmonii i takiego jakby zrozumienia właśnie przede wszystkim dla siebie, bo wiadomo, to zawsze potem przerzuca się na zewnętrzne.
Ja się tutaj zgodzę z tobą, Ewo. Każda negatywna emocja, jaka pojawia się w naszym życiu między nami a drugą osobą, bo tak naprawdę wszystkie relacje, jakie się pojawiają w naszym życiu, to jest poligon do tego, żeby uczyć się właśnie miłości bezwarunkowej. Nie książki, nie jakiekolwiek kursy. To jest tylko pewien kierunek, ktoś nam kierunek pokazuje. To relacje są poligonem, który dostaliśmy tutaj i uczy nas tej miłości bezwarunkowej. I każda negatywna emocja, która się pojawia w naszym życiu, to jest karma. To jest dla nas sygnał, że wchodzimy w związek karmiczny, bo naszym naturalnym stanem jest radość, serdeczność, wdzięczność i to jest miłość bezwarunkowa. Jeżeli czujemy żal, jeżeli czujemy ból, ewidentnie z powrotem wchodzimy w związek karmiczny i coś przerabiamy. I jest to dla nas sygnał, że chyba że no, są osoby, które potrafią patrzeć jakoś z boku na te emocje, obserwować je, już są na takim poziomie. Natomiast tak, tutaj no tak reasumując, po coś to jest, po coś tu jesteśmy, po coś tego doświadczamy, ja bym nie powiedziała, że to jest coś złego. Gdyby tego nie było, to byśmy nie byli w stanie zrozumieć, jak ważna jest miłość bezwarunkowa. No bo w jaki sposób? No jeżeli nie doświadczymy kopa w dupę, to nie będziemy w stanie rozróżnić, co... Nie będziemy w stanie, według mnie, poczuć takiej wdzięczności za moment, kiedy jest spokój, jest fajnie, jest harmonijnie. Ja dodam, że tutaj też Ewa pisała, że kiedy właśnie jest to taka płynność energii, czyli ta harmonia, i czego ja też gdzieś tam doświadczałam, i właśnie to było takie uczucie totalnego, swobodnego przepływu energii. Tak po prostu nic, kompletnie nic tej energii nie blokowało. Ona przepływała po prostu totalnie przeze mnie i wtedy po prostu pojawia się to uczucie i czujemy to do każdego, absolutnie do każdego, do każdej osoby przechodzącej, która się pojawia. Po prostu odczuwa się tą niesamowitą miłość, ale w momencie, kiedy my sami odczuwamy jakiekolwiek zachwianie energetyczne, jakikolwiek blok się pojawia, nawet najmniejszy, to uczucie po prostu zaczyna się chwiać i w końcu ucieka. Także to musi być taki właśnie totalny, swobodny, zharmonizowany przepływ energii. Dobrze. Przyszło mi takie pytanie do głowy. Przez co my właściwie tą miłość bezwarunkowo odczuwamy? Można by powiedzieć, że przez czakrę serca, można by powiedzieć, myślę, że również przez, ma tutaj czakra korony w tym udział, ale ewidentnie miłość warunkowa od bezwarunkowej różni się na poziomie biologicznym. Ja bym powiedział, że właśnie różnica jest na poziomie biologicznym, ponieważ miłość warunkowa jest w dużej mierze oparta na naszych hormonach. Tak naprawdę nasze gruczoły, które produkują różne hormony, powodują różne stany emocjonalne, euforię, prawda, zakochanie, różne takie rzeczy. Natomiast miłość bezwarunkowa, ona sobie istnieje na poziomie czysto energetycznym. Ja przynajmniej tak to odczuwam. I tutaj nie jest ona uzależniona od tego, czy my jesteśmy, prawda, w jakimś tym takim biologicznym stanie, takim, a nie innym. Ona jest po prostu w dużej mierze fizycznie niezależna. Nie wiem, czy zgodzicie się z taką opinią. Ale może to działać w drugą stronę, w sensie takim, że jak pojawia się w nas już ta miłość bezwarunkowa, to może zmieniać jakąś tam gospodarkę hormonalną, bo wtedy jednak odczuwamy to uczucie szczęścia, jakiejś harmonii, może też euforii i tak dalej, więc myślę, że ma to na pewno bardzo pozytywny wpływ hormonalny na nasze ciało. I jasne, człowiek jest, to działa jako sprzężenie zwrotne, prawda? Z jednej strony na nasze ciało wpływają właśnie myśli, emocje, a z drugiej strony nasze ciało wytwarza stan, który jest związany też z myślami, z emocjami, stąd, prawda, różne stany, na przykład depresyjne i różne takie właśnie stany zaburzeń emocjonalnych, one mają duży związek z gospodarką właśnie hormonalną
i dlatego się tak, a nie inaczej je leczy. Ja tutaj bym powiedział, że oczywiście miłość bezwarunkowa może nas bardzo uspokoić i jakby zharmonizować, to się może jak najbardziej stać i nawet chciałem to podkreślić, że do tego, żeby po nią sięgnąć, żeby ją odczuć, my nie musimy specjalnie przejmować się właśnie naszym stanem fizycznym, bym powiedział, naszym stanem takim nawet psychofizycznym, ponieważ miłość bezwarunkowa troszeczkę, ona jednak do nas trafia chyba z dużo wyższego wibracyjnie poziomu i my możemy go poczuć i my możemy nawet go poczuć w bardzo różnych ciężkich stanach tutaj na ziemi będąc. Możemy być, nie wiem, zmęczeni, zrozpaczeni, możemy być w stanie nawet jakiegoś właśnie rozpadu związku naszego, który nas strasznie przybija. I również w takich momentach ta miłość bezwarunkowa potrafi się objawić. To warto podkreślić, bo to nie jest tak, że my do miłości bezwarunkowej potrzebujemy znowu wejść w jakiś stan jak Budda pod drzewem, że jest nam idealnie i my wtedy może chwycimy tą miłość bezwarunkową, tylko o dziwo jest tak, że ona się potrafi objawiać i pojawiać w najróżniejszych momentach życia i to często w takich właśnie trudnych momentach życia, więc to jest właśnie ciekawe, że ona jakby jest czymś bardzo niezależnym od tego, czym jesteśmy tutaj jako ludzie. My ją możemy jako ci ludzie tutaj fizycznie jakby żyjący poczuć, ale ona jakby jest stanem, takim neutralnym stanem, nie wiem, przestrzeni, czy tam jakkolwiek wibracyjnie to sobie określimy i możemy w danym momencie ją, prawda, gdzieś tam wyłapać. Ja bym powiedziała, ja właściwie nie bardzo wiem, o co ci Kuba chodzi. Ja bym tak skracając powiedziała, że miłość bezwarunkowo odbywa się na poziomie komórkowym. Komórkowym powiadasz? Na poziomie komórkowym to się dzieje. Tutaj nawet Ewa przed chwilą, Pawlak, napisała podobnie. To się odgrywa praktycznie na poziomie wszystkich tkanek. Nie ma jednej czakry, w której dzieje się miłość bezwarunkowa. To się dzieje na całym naszym poziomie. Tu w tym momencie ciało przestaje mieć jakąkolwiek wagę tak naprawdę. Miłość bezwarunkowa, o tak powiem, pojawia się wtedy, kiedy przestajemy czuć uczucie oddzielenia z drugą osobą. W tym momencie przestajemy czegokolwiek oczekiwać, no bo... No dobrze, ale to oddzielenie przestajemy czuć w momencie, kiedy sami jesteśmy zharmonizowani na poziomie wszystkich czakr właśnie. To się dzieje na poziomie właściwie wszystkich, tak. No tak, i ja bym powiedział, że miłość bezwarunkową odczuwamy również wtedy, kiedy na chwilę oderwiemy się od naszego utożsamienia z naszą, prawda, tutaj tylko osobowością, bo to nie jest tak, że nasza osobowość, nasze ego musi jakby wejść w ten stan, ten stan jakby istnieje na poziomie, no powiedzmy, naszej duszy, wyższej jaźni, przestrzeni, która nas otacza, bo ja bym powiedział, że nasza dusza, nasza wyższa jaźń to nie jest coś, co sobie siedzi gdzieś tam przypięte i zamknięte, nie wiem, w kawałku naszego ciała, tylko jest czymś, w czym tak naprawdę my żyjemy. I ja myślę, że to jest tak, że my odczuwamy tą miłość bezwarunkowo właśnie wtedy, kiedy na chwilę odpuścimy sobie to utożsamienie z tą osobą, która przeżywa na przykład dany problem, tylko nagle przeniesiemy troszeczkę wyżej nasz punkt uwagi, nasz punkt widzenia jakby. I wtedy wchodzimy w taki stan, no ja to tak odczuwam, jako taką pewną płaszczyznę właśnie spokoju. I wówczas ta miłość bezwarunkowa potrafi się pojawić, dlatego ja miłości bezwarunkowej jakby nie utożsamiam z tym właśnie jakby materialnym aspektem i z tą materialną miłością. I tutaj mówię na poziomie właśnie fizyczno-hormonalnym, że ona jest właśnie zupełnie innego pochodzenia, bo ja twierdzę przynajmniej, że miłość warunkowa, ona oczywiście zasadza się w naszej psychice, prawda, jest jakby czymś psychologicznym, ale jest to coś psychologicznego jest oparte również na gospodarce hormonalnej, na naszym ciele. My tak często mówimy sobie, że miłość to jest miłość, prawda, to jest takie coś tajemniczego i tak dalej, ale ta miłość
warunkowa, ona jest bardzo mechaniczna wręcz, bym powiedział. Ona jest oparta na strukturze właśnie tej mechaniki psychofizycznej i stąd pewnymi jakby zabiegami możemy u kogoś wywołać stan euforii albo stan, nie wiem, zadurzenia, bo damy mu na przykład takie, a nie inne sygnały za pomocą języka ciała. Natomiast miłość bezwarunkowa działa na zupełnie innej zasadzie i ona działa właśnie na zasadzie takiego pola jakby wyższej świadomości, bym tak to ujął. I to pole wyższej świadomości, my z nim mamy kontakt dlatego, że nie jesteśmy tylko fizycznymi istotami, tylko jesteśmy, prawda, istotami duchowymi, które doświadczają poprzez ciało fizyczne, ale my jesteśmy w gruncie rzeczy istotami duchowymi, dlatego nasza świadomość, jeżeli w jakiś sposób się troszeczkę tam do góry przebije, nawet do góry to nie jest dobre określenie, ale powiedzmy obrazuje coś, to wówczas możemy właśnie doświadczać tej miłości bezwarunkowej. No wiesz, wszystko tak naprawdę, co się dzieje na poziomie, no, mamy tutaj ciało, tak, więc wszystko, co się dzieje na poziomie energetycznym, powoduje też zmiany w ciele. Jeżeli mówimy o miłości bezwarunkowej i doświadczania tego stanu miłości, to również ma wpływ na nasze ciało, na nasze komórki, ale odbywa się w zupełnie inny sposób, powoduje taką jakby... No harmonię, tak, spokój. A każde uczucie zrywu, jakiegoś zaślepienia, emocji, to już jest karma. No. To są te wszystkie właśnie jakieś tam role, uczucia, które prowadzą nas do miłości bezwarunkowej. Natomiast sama miłość bezwarunkowa i ten naturalny stan również powoduje głębokie zmiany w naszym DNA i w naszym ciele. Co zresztą w roku 2012 możemy odczuwać coraz mocniej. No, ciekaw jestem właśnie, czy ten rok 2012 będzie miał jakieś w skutkach większe otwarcie na miłość bezwarunkową. Tutaj mi przychodzi do głowy troszeczkę na zasadzie takich kompilacji tego wszystkiego, co w formie różnych wiadomości do mnie trafia, że te wydarzenia burzliwe właśnie mogą się stać takim tłem dla dostrzeżenia miłości bezwarunkowej. To jest to, o czym mówiłem na poziomie jednostkowym, że czasami właśnie nasze burzliwe rzeczy w naszym życiu, w naszych związkach pozwalają nam dostrzec różnicę między miłością warunkową i bezwarunkową, jakby dostrzec wówczas, że ta miłość bezwarunkowa, ona gdzieś tam jest, że ona naprawdę ma miejsce w nas samych, prawda? I myślę, że to samo może się stać w wyniku tych wszystkich przemian, że pozornie one może nie będą zbyt komfortowe i nie są zbyt komfortowe, ale ostatecznie mogą doprowadzić do wyłonienia się właśnie tego obrazu na zasadzie kontrastu i że faktycznie ludzie zaczną dostrzegać miłość bezwarunkową, a w momencie, kiedy ją dostrzegą, no to prawdopodobnie będą jakby dążyć do utrzymania tego stanu, bo jednak jest to stan bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny i bardzo konstruktywny, więc myślę, że tak to się właśnie może rozegrać. Ewa, jak może myślisz? Może Przemek się wypowie. Ja was tak właśnie zacząłem słuchać, tak się wsłuchałem w was, tak... I tak za każdym razem, jak wspominacie o miłości bezwarunkowej, to za każdym razem mi przychodzi na myśl, że to mimo wszystko jest coś podstawowego, podstawowy budulec, podstawowe coś, z czego się wzięła nawet miłość warunkowa, wszystkie właśnie negatywne rzeczy, emocje złe, dobre i tak dalej, że one wszystkie wychodzą od tej miłości bezwarunkowej. Ja bym to określił na zasadzie matrycy, która stwarza to wszystko, żeby w pewnym sensie rozwijać się, postrzegać się jeszcze lepiej w ten sposób. Nie wiem czemu, ale właśnie za każdym razem coś takiego mi się wyobraży. Ja wiem, o czym mówisz. Ja to też czuję, Przemek. Ja to łapię, o czym ty mówisz. Dla mnie to jest właśnie to naturalne. To jest właśnie ten, można powiedzieć, ten naturalny stan, ta bezwarunkowa miłość. Jako, no dobrze, a to odczuwasz go na co dzień cały czas? Słucham? A czy odczuwasz go na co dzień cały czas? Nie odczuwam tego na co dzień i cały czas, bo nawet nie wiem, czy taki byłby zamiar, żeby odczuwać to cały czas, żebym odczuwał cały czas bezwarunkową miłość, to bym nie był w stanie odczuć czegoś takiego jak strach, jak, nie wiem, jak podniecenie z jakiejś rzeczy, jak
szczęście, że jakąś rzecz mam. No bo biorąc to wszystko na pod względem po tej bezwarunkowej miłości, to nie mógłbym się ani niczym zadowolić, ani bym się nie mógł niczym podniecić też na dobrą sprawę, bo wtedy znika to takie przywiązanie, znika ta ulotność. Po prostu wtedy jest miłość bezwarunkowa, to cała harmonia, spokój, które jest bardzo fajne i przyjemne, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne, że to jest oczywiście tym budulcem, o którym wspominałem, ale tutaj mi się wydaje, że tutaj zależy na podwyższeniu świadomości w taki sposób, żeby można było się do tego dostroić, ale też jakoś nie popłynąć w tym w 100%. Może i idziemy w tą stronę. Może to i tylko moja taka opinia jest. Znaczy nie, no ja generalnie piję do tego, co powiedziałeś, że to jest stan naturalny, z czym nie będę się zgadzać albo nie zgadzać, tylko jak gdyby chciałabym na ten temat coś tam podyskutować, że skoro jest to stan naturalny, a my tego generalnie nie odczuwamy, czyli funkcjonujemy w stanie nienaturalnym, tak? Ja przerwę wam, bo przyszedł mi do głowy taki fajny obraz. Jeżeli mamy taflę jeziora, to stanem naturalnym jest równa powierzchnia, ale bardzo łatwo ją zmącić, bardzo łatwo. Nie trzeba do tego wcale wielkiego wysiłku i powierzchnia zostaje zmącona. Tak samo myślę jest z kwestią miłości bezwarunkowej, ale właśnie też na zasadzie przykładu z tym jeziorem po pewnym czasie, jeżeli przestajemy mącić, to wraca jezioro do stanu naturalnego, czyli znowu powierzchnia jest gładka. To jest chyba tak jak z tym, to jest chyba trochę tak jak z tym rozróżnianiem rzeczywistości i snami, nie? Że którą jest prawdziwą rzeczywistością, czy to, czy rzeczywistość tam, gdzieś tam wędrujemy w czasie snu. Też ta granica jest płynna po prostu. To zdefiniuje właśnie prawdziwą rzeczywistość, która rzeczywistość jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. Czy jestem normalny, czy jestem nienormalny? Co to jest normalność? Czy ludzie normalni są normalni, czy są nienormalni? Jeżeli będziemy się bawić w takie paradoksy, no to wiesz, to długo nie skończymy. Ja bym powiedział, że ja nie mam takiej obawy, że miłość bezwarunkowa jakby może zakłócić stan funkcjonowania w świecie takim, jakim go mamy teraz. Wcale nie musi. Ja bym powiedział tak, że mnie się często zdarza odczuwać jedno i drugie naraz, to znaczy czuć poziom miłości bezwarunkowej, ale jednocześnie czuć wszystkie emocje i wszystkie przeżycia z tym związane z tego poziomu warunkowego. I sztuką jest, myślę, ten poziom bezwarunkowy jakby usłyszeć, dostrzec, bo on tam sobie gdzieś jest, często zostaje po prostu przyćmiony, tak na zasadzie tego jeziora, gdzie wzburzymy falę i wtedy jakby zapominamy w ogóle o tym, że stanem naturalnym jeziora jest ten spokój. Ale myślę, że człowiek może dojść do tego stanu i gdzie godzi się właśnie ten stan spokoju i tej miłości bezwarunkowej ze stanem normalnego funkcjonowania w świecie, nawet takim trudnym i twardym, jaki mamy teraz. Tylko pytanie oczywiście, jak to zrobić, bo no, gdyby to było takie proste, to byśmy wszyscy, podejrzewam, już dawno doświadczali tego stanu na co dzień, a jednak tak nie jest. Znaczy, wiesz, chciałem cię tutaj tylko zwrócić uwagę, że podobnym stanem można powiedzieć, że jest medytacja i to, co mówiłeś o tafli jeziora, bo jak się pozostawi umysł w spokoju, nie będzie się na siłę go wyciszać, ani nie będzie się myślało, jak mam wyciszyć umysł, to w pewnym momencie po prostu powstanie ta pustka. I to mogę porównać do tej bezwarunkowej miłości, ponieważ to jest stan, który nie jest ani za, ani przeciw, który po prostu jest właśnie. I tak samo właśnie, jak jest z naszą rzeczywistością i z tym, co robimy, to nawet nie wiem, czy bezwarunkowa miłość, żebyśmy ją odczuwali cały czas, czy ona by nam w czymkolwiek pomogła. Bo żeby zrobić coś, musimy w pewnym sensie w to wejść, w to się wkręcić. Musimy może nie tyle co zburzyć tą harmonię, tylko możemy działać w zgodzie z harmonią, lecz musimy dać się porwać. Mimo wszystko musimy dać się porwać niektórym rzeczom, jeżeli chcemy coś zrobić, powiedzmy. Bo jeżeli tafla jeziora byłaby cały czas spokojna, to nie byłoby ani odpływu, ani przepływu, to już bardziej w przypadku morza i tak dalej, ale porównując, to nie byłoby tych fajnych rzeczy, jakie są. Było po prostu pusto cały czas. Znaczy, ja się zgodzę z tym i to jest bardzo słuszna uwaga, że
Zdarza mi się to czasami. Wiedziałem, co chcę powiedzieć i w trakcie mówienia myśl mi cała umknęła. No proszę, tak bardzo umysł przestawiłem teraz na ten poziom miłości bezwarunkowej, żeby go jakoś spróbować opisać, że zupełnie zgubiłem się w tym, co chciałem powiedzieć. Wybaczcie. No właśnie, no to tak to bywa. Ewa, może poratuj nas. No, Przemek nawiązał do tego, co wcześniej też wspominałam, że jesteśmy tutaj na tym poziomie właśnie po to, żeby jednak móc doświadczać różnych emocji i ten stan miłości bezwarunkowej na przykład na ciągle, na co dzień niekoniecznie byłby tym najwłaściwszym. W sensie do pewnych rzeczy po prostu potrzebujemy jednak jak gdyby wyjść poza ten stan i wejść w te emocje, żeby zrobić to czy tamto. No. Ja myślę, tutaj sobie że na tym polega miłość bezwarunkowa, żeby właśnie stworzyć większe rzeczy. Ja sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć, że tak jak Przemek powiedział, jest wcale nie mamy gwarancji, że wejście w stan miłości bezwarunkowej nam, że tak powiem, pomoże w jakby rozwiązywać tam, będzie się wiązało jakby z interakcjami, które aktualnie prowadzimy w świecie tutaj fizycznym. Właśnie miłość bezwarunkowa ma to do siebie, że jest też takim stanem, tak jak mamy ten stan spokoju i mamy stan miłości bezwarunkowej. One gdzieś tam ze sobą koegzystują jako pewna całość, chociaż często się mówi o stanie jakby spokoju, który tam również jest nazywany czasami stanem pustki, ale ta pustka jest bardzo myląca, bo to jest żadna pustka, a to jest po prostu taki jakby stan bycia. I mamy stan miłości bezwarunkowej. One gdzieś tam się nawzajem ze sobą, myślę, przenikają i właśnie sęk w tym, że my możemy sobie wejść w ten stan tej miłości bezwarunkowej, może nas to troszeczkę uspokoić, może nas to w jakiś sposób energetycznie podnieść, ale wcale nie musi i nie jest tak, że jakby to nam ingeruje w nasze jestestwo tutaj, prawda? To jest właśnie tak, że możemy być mocno zaangażowani w różne sytuacje tutaj na Ziemi i może być tak, że to nam niczego nie rozwiązuje, bo jakby funkcją tego stanu miłości bezwarunkowej nie jest rozwiązywanie czegokolwiek. Właśnie tutaj jest cała rzecz się zasadza, że to nie jest po to, żeby cokolwiek rozwiązywać. To nie ma cokolwiek robić. Właśnie o to chodzi. No, powiedziałem tutaj dosyć ciekawy paradoks też. Znaczy, no ja mam taki pogląd, ale ja nie jestem pewna, czy on jest w cudzysłowie prawdziwy, bo gdzieś tam, prawda, sama nad tym tematem często myślę, ale ja mam taki pogląd, że wręcz w pewnych sytuacjach życiowych, takich zwykłych, życiowych, które nam się zdarzają po prostu, kiedy funkcjonujemy tu i musimy pozałatwiać pewne sprawy, te sytuacje są jak gdyby całkowicie sprzeczne i odczuwanie tej miłości bezwarunkowej właśnie nie pozwoliłoby nam załatwić pewnych spraw, typowo ziemskich takich. Mi się wydaje, że ona nam pomoże je dostrzec z innej perspektywy, dlatego że możemy spojrzeć na to właśnie z innej perspektywy, uspokoić spojrzeć, się i tak dalej. Ale sama tak, z siebie ale załatwić, nie rozwiąże. We mnie się coś buntuje przeciwko takiej koncepcji, że miłość bezwarunkowa by nam miała w czymś przeszkadzać. Z tym się akurat nie zgodzę. Nie pytajcie mnie, dlaczego, ale się nie zgodzę. Natomiast zgodzę się z tym, że to nie załatwia jakby, nie załatwia wszystkiego, prawda? Nie załatwia tego, co tutaj jest. Nie wiem, czy Przemek, czy ktoś z was ma blisko głośniki mikrofonu i ja słyszę siebie. Echo cały czas, pogłos teraz. Od jakiegoś czasu? No od jakiegoś czasu, niedługiego, ale teraz na przykład to się nasiliło. Nie słyszę. Wiem, ja mam na słuchawki wszystko, więc raczej nie sądzę, żebyś mnie coś słyszał. Może u ciebie, Przemek. Troszeczkę za blisko mikrofonu głośników, tak mi się wydaje. Dalej to masz? No, tak. Już zaraz to ustawię. Nasi słuchacze pewnie też słyszą mnie z pogłosem. Dobra, dalej siebie słyszysz? Póki co, chyba mniej. Nie, troszeczkę tak końcówki słów, no ale dobrze, spróbujmy kontynuować. Nie jest to jakieś bardzo straszne, ale troszeczkę lekki pogłos jest. Tutaj na trzeci piszą, że jest lekki pogłos. Teraz się chyba poprawiło. Dobrze, no ja chciałem tylko powiedzieć, że
Ja się ekspertem od miłości jakiejkolwiek nie czuję. Ja nie jestem w żadnym stanie bycia, którym by mnie upoważnił do tego, żeby tutaj być ekspertem od miłości bezwarunkowej i tak dalej. Natomiast jakoś tam gdzieś tam mi się ten poziom pojawia, przejawia. Ja często jestem bardzo zaangażowany w przeżywanie życia i przeżywanie samego siebie, tego co mnie otacza, i jestem bardzo jakby taki zagłębiony w to, co tutaj jest tu i teraz. Są mi dalekie raczej takie stany euforycznych uniesień związanych z jakimiś medytacjami i z jakimś tam wielkim górnolotnym byciem w jakiejś miłości i tak dalej. Jest to zupełnie nie tak. Natomiast tak jak mówię, mi się wydaje, tak jak ja to odczułem i tak jak ja to widzę, to jest stan, który niczemu tutaj nie przeszkadza. A chciałbym, żebyśmy tutaj doszli do tego momentu, żebyśmy sobie powiedzieli, dlaczego my się właściwie na niego blokujemy, bo ja tutaj oczywiście z tego, co słyszę u was, to jedna rzecz mi się wydaje oczywista, właśnie blokujemy się dlatego, że myślimy, że będzie ten stan nam przeszkadzał w czymś tutaj, być może, i to może być jeden z powód tych blokad, ale pewnie są jeszcze jakieś inne. Bo właściwie, jakby się zastanowić, to moim zdaniem, i tak jak ja to odczuwam, to stan miłości bezwarunkowej i stan odczuwania tego poziomu na co dzień, no nie powinien w żaden sposób nam zakłócać istnienia tutaj, a wręcz powinien w nim pomagać. Więc pytanie, dlaczego znowu żeśmy odeszli od tego stanu bycia, dlaczego w nim nie jesteśmy, dlaczego często jest tak, że jest to dla nas wielkim w ogóle wyzwaniem. Ktoś nam mówi o jakiejś miłości bezwarunkowej, a my się łapiemy za głowę, jak my ledwo jakoś tą miłość warunkową jesteśmy w stanie gdzieś tam chapnąć troszeczkę i sobie wyszarpać jak burek kiełbasę po prostu. Znaczy, według teorii to jest tak, że nie możemy doświadczyć światła bez doświadczenia ciemności. No tak, jest to znana, ładna teoria. Tak, w gruncie rzeczy ja się z nią zgadzam, tylko że znowu mi taka lampka gdzieś tam migła w głowie, że bardzo często tym się tłumaczy wszystko i się zamyka jakby temat, nie? Tu jest na Ziemi tak i tak, bo my musimy doświadczyć jednego i drugiego i wtedy właśnie będzie dobrze. Tylko moim zdaniem to po prostu troszeczkę jest jakby przegięte i za długo się odbywa. I no nie zgadzam się, że powinniśmy tego doświadczać w takiej rozciągłości czasowej i z punktu widzenia również cywilizacji. Nie sądzę, żeby to nam służyło, żeby tak było, wiesz, cały czas, tysiącami lat, że tkwimy w tym ostrym dualizmie, a wręcz po stronie bieguna negatywnego bardziej, i że to nas tak bardzo rozwija. Myślę, że na pewnym etapie nas rozwija, w pewnym etapie nas blokuje. Ja bym optował za tym, że jest etap, kiedy powinniśmy sobie dać spokój już z tym właśnie uzasadnianiem w ten sposób i zupełnie od tego odejść, nie? Ja chciałam powiedzieć, nawiązując do tematu, który często się tu przewija, że może gdybyśmy pamiętali, to może by to jakoś inaczej przebiegało i miało może większy sens. Ale z powodu, wiadomo, tego, że mamy taki eksperyment ziemski, czyli nie pamiętamy pewnych rzeczy, to gdzieś tam sobie zakładamy, że znowu podoświadczamy na przykład i ciągle jakby wracamy do tego samego, bo nie pamiętamy. Czy to mi przypomina bardziej tego boga hinduskiego? Znowu zapomniałem, jak on tam się zwał, tego, który odradza się po to, żeby doświadczać wszystkiego, żeby dojść do tego, że jest Bogiem. Jak dojdzie, pobawi się i znowu o tym zapomina i odradza się jako świat. Ale chciałem tutaj powiedzieć, że co jeśli to my jesteśmy bezwarunkową miłością, która doświadcza warunkowej miłości, doświadcza wszystkich ograniczeń, jakie może sobie wymyśleć, i wszystkich nieograniczeń, jakie tylko właśnie da radę je doświadczyć. No ale myślałam, że właśnie o tym mówimy. No tylko, że zawsze, tylko że jak mówimy o tym, to zawsze
wydaje mi się, że mówimy, że bezwarunkowa miłość jest właśnie gdzieś tam, że ona jest czymś oddzielnym i że mówimy o niej jako o czymś, że to jest no, jako trzecia osoba, z trzeciej osoby, że po prostu patrzymy się na to z boku. Mhm. Więc dlatego właśnie Magda, tutaj coś taka może chwila na ten refleksji. Temat, bo zaczynam się zastanawiać, czy Magda nam nie odpłynęła gdzieś. Jesteś Magda? Jestem, czekam na moment. Aha, dobrze, to jak będzie ten moment, to mów śmiało. Nie, bo myślałem, tak sobie że może... Tak sobie was słucham i dochodzę do wniosku, że miłości bezwarunkowej nie trzeba tłumaczyć. Jasne, jest... Odczuwa, a mogę dokończyć? Mhm. Bo wtedy, gdy odczuwa się miłość bezwarunkową, to tłumaczenia stają się zbędne według mnie. Ta miłość rodzi się w ciszy, w milczeniu, wtedy się pojawia wspólna akceptacja, wzajemna taka wdzięczność istnienia. Mi się wydaje, że prawdziwa miłość bezwarunkowa to miłość bez powodu. Tylko że problemem jest to, że nam jest ciężko żyć w sobie, żyć w tej ciszy, znaleźć to sedno, że my tą miłością bezwarunkową jesteśmy, dlatego że ciągle szukamy na zewnątrz. Rozprzestrzeniamy się zamiast wejść do środka i poczuć istnienie drugiej osoby w nas i nas w innej osobie. Wciąż oceniamy, zamiast patrzeć w jednym kierunku, że my wszyscy idziemy ku jednemu celu. Jasne, ale ja bym tutaj powiedział troszeczkę, że w ten sposób, że miłość bezwarunkowa i miłość nie rodzi się tylko w ciszy, tylko rodzi się właśnie wszędzie, o dziwo. Ja to po prostu w tym momencie jakoś zacząłem dostrzegać przez pryzmat właśnie własnego doświadczenia, że ona ja nie się... słyszałam, gdzie się rodzi? Wszędzie, że wszędzie, to nie jest, aha, wszędzie to nie jest nie kwestia ciszy, to nie jest kwestia wyciszenia, to nie jest kwestia właśnie wejścia w jakiś super stan. Ale mi nie tylko chodziło to jest kwestia... o wyciszenie, tylko to była taka przenośnia. Tak, rozumiem, ale ja chciałbym podkreślić właśnie to, że do pojawienia się i dostrzeżenia w sobie tej miłości bezwarunkowej, która być może już była tam wcześniej, tylko my jej nie widzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ją mamy w sobie, mogą nam posłużyć bardzo różne warunki i tutaj wcale nie potrzebujemy tej właśnie ciszy, tylko może być ten przysłowiowy również w cudzysłowie hałas nam potrzebny jako właśnie pewien kontrast i tło. Ja tutaj bym proponował, żebyśmy sobie jakby nie tworzyli takiego szablonu, w jakich okolicznościach my możemy doświadczyć miłości bezwarunkowej, bo chyba to jest jeden z powodów, dla których tak często my jako ludzie się na nią blokujemy, bo sobie stawiamy jakieś sztuczne w ogóle wyobrażenia. My myślimy sobie, że musimy być po prostu, nie wiem, ascetą, który siedział 30-50 lat w jaskini medytując i wtedy złapiemy miłość bezwarunkową i wtedy kierując się czymś takim, oczywiście miłości bezwarunkowej nie zauważymy w swoim życiu, no bo stworzymy sobie taki filtr. Ja myślę, że być może właśnie dobrym pomysłem jest to, żeby, ja to mówię tak samo do was, jak i do siebie samego, ja to w dużej mierze mówię do siebie samego, że dobrze jest porzucić taki filtr i otworzyć się na to, że to może być jakby stan codzienny i stan, który każda sytuacja może nas do niego przybliżyć w taki czy inny sposób, po prostu... Ale wiesz co, Kubu, właśnie taką ciszę miałam na myśli ciszę, kiedy przestajemy się skupiać na tym sztucznym ja. Wtedy się pojawia taka charakterystyczna cisza, która daje przestrzeń i w momencie, gdy dajesz przestrzeń tej drugiej osobie i ta druga osoba daje ci przestrzeń, wtedy jest dopiero możliwość poczucia tej bezwarunkowej miłości. Mhm. Ja bym to trochę inaczej ujęła, podając przykład życiowy. Jedna sytuacja, kiedy mi się tak zdarzyło, po prostu szłam sobie do pracy i słuchałam sobie jakiejś fajnej muzyczki i w pewnym momencie po prostu poczułam jakąś taką harmonię wewnętrzną, poczułam, że ta energia przepływa przeze mnie bez żadnych blokad i w sumie mogę powiedzieć, że to uczucie miłości bezwarunkowej po prostu mnie zaskoczyło, bo nagle to poczułam i czułam to przez kolejne ileś tam godzin będąc w pracy, robiąc jakieś tam swoje zajęcia, ale ja to cały czas czułam
i czułam bliskość z każdą osobą, z którą miałam styczność, a w pracy jak gdyby przywijają się ciągle u mnie ludzie i czułam taką niesamowitą bliskość i to jest nawiązując do tego, co ty, Kuba, mówiłeś, że to można odczuwać w każdym momencie swojego życia tak naprawdę i nie wiem, jak się odnieść do tego, co ty mówisz, Magda, że to musisz dawać jakąś przestrzeń sobie albo komuś innemu, bo ja tego tak zupełnie nie odczuwałam. Ja to po prostu sobie byłam, prawda? Nie zastanawiałam się nad niczym, po prostu byłam sobie. Ty mówisz o indywidualnych przypadkach, tak? Ty mówisz o harmoniach dusz. Są dusze rzeczywiście, które czują się, można owszem odczuć tę miłość bezwarunkową, jeżeli dusze są ze sobą przez wiele tam wcieleń, są ze sobą bardzo blisko, ale myślę, że to dawanie przestrzeni jest też bardzo istotne i ważne, bo często jest tak, że rozmawiasz z kimś i nie masz tej przestrzeni, bo ktoś cały czas skupia się na sobie i na tym, co na przykład ma ci w rozmowie odpowiedzieć, zamiast na sobie w środku, wewnątrz, na swoich uczuciach. No mi się wydaje, że powinniśmy się właśnie w jakiś sposób skupić przede wszystkim na swoim wnętrzu i w ten sposób ta miłość bezwarunkowa jest totalnie nieuzależniona od tego zewnętrza i tego, kogo spotykamy i możemy ją odczuwać w stosunku do każdego, tak jak mi się wtedy zdarzyło. To były totalnie obce osoby, które pierwszy raz w życiu widziałam, a jednocześnie miałam takie odczucia, że mogę je uściskać, ucałować i tak dalej. I że będzie mi z tym nie tylko dobrze, ale że będę się czuła jeszcze lepiej, jak gdyby. A tak normalnie nie jest to mój stan naturalny, co niektórzy wiedzą, co mnie znają. Więc myślę, że to jednak bardziej skupienie na sobie. A ja bym tutaj chciał to jeszcze właśnie podważyć, bo sam używam czasem tego określenia skupienie się na swoim wnętrzu, skupienie się w sobie i tak dalej. Ale przyszło mi do głowy, że właśnie to też jest błąd i to jest błąd oczywiście związany z ułomnościami naszego języka, jeżeli go używamy i chcemy opisać pewne stany. Jest bardzo ograniczający, bo my mamy tylko pewne jakby zwroty, pewne wyrażenia, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć, ale kiedy my mówimy o skupienie się na swoim wnętrzu, na sobie, prawda? To my możemy się w tym momencie skupić, znowu możemy się jakby odciąć od tego kontaktu i Ale właśnie tej to nie chodzi, przestrzeni. właśnie to nie chodzi dokładnie o takie skupienie, Ale no właśnie to tak, jest ale trudno. ja wiem, że tobie o to chodzi, ale ja chcę dla naszych słuchaczy jakby to przybliżyć, bo mi się wydaje, że warto to troszeczkę jakby bardziej tak spróbować przynajmniej, Jasne. przekazać na ten język słów jakoś jeszcze i to troszeczkę tutaj poobracać, więc kontynuując. To nie jest tak, że my mamy się skupić na sobie i znowu wtedy byśmy popadli w taki, coś związanego z ego. Ja patrzę na pewne rzeczy tak, a nie inaczej, ja je odczuwam tak i tak. I tu jesteśmy, zauważcie, że jeżeli skupiamy się w ten sposób, to możemy jakby stać się takim zamkniętym punktem wewnętrznym. My stajemy Tak. się obserwatorem, ale obserwatorem z punktu widzenia tego naszego ja tutaj. I znowu jest to stan niezwiązany ani z miłością bezwarunkową, ani niesprzyjający temu uczuciu spokoju. Ktoś mówi właśnie, żeby poszukiwać duchowego spokoju i tak dalej, tej harmonii, żeby gdzieś tam skupiać się w sobie, na sobie. Ale właśnie ja chcę to podkreślić, że takie ujęcie może błędnie nam sugerować, że my mamy się stać tym punktem wewnątrz naszego jakby ciała i tym obserwatorem i z tej perspektywy patrzeć, a z tej perspektywy jest nam naprawdę trudno i wykrzesać z siebie miłość i bezwarunkowo i tak dalej, bo my tak naprawdę przechodzimy tutaj do takiego naszego tego użytkowego ego. Natomiast ja bym to ujął troszeczkę inaczej, w ten sposób, że my musimy nabrać perspektywy. I tutaj ja to, co Magda powiedziała o tej dawaniu komuś przestrzeni, ja to troszeczkę rozumiem właśnie w tym kierunku, ale znowu dawanie komuś przestrzeni odbywa się na takiej zasadzie, że mnie to sugeruje, że to jest w jakiś sposób taki stan wymuszony. Natomiast stan dla mnie bardzo dobry to stan perspektywy, czyli my patrzymy w relacji z drugą osobą i relacji z samym sobą z perspektywy. To znaczy, my oddalamy jakby, nie utożsamiamy się tutaj ze swoim wnętrzem, tylko my zaczynamy utożsamiać się jakby
No z tym poziomem, ciężko mi tutaj właśnie znaleźć dobre słowa, bo... Kuba, czy ja mogę? Jasne, proszę. Śmiało. W takim razie ja powiem, o czym ja wtedy dokładnie myślałam, idąc sobie i nawiązując do tego, co tutaj nam Ewa pisze jeszcze a propos tego, że najpierw trzeba odczuć miłość bezwarunkową dla siebie samej. Ja wtedy byłam skupiona na swoim wnętrzu, na swoim sercu i odczuwaniu swojej własnej miłości do siebie samej. Ale wiesz, że ta miłość do siebie samej, wtedy... ona nie płynęła z punktu w twoim ciele, tylko ona płynęła z zupełnie szerszej perspektywy przestrzeni, w której ty się znajdujesz. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ona nie była od Ewy Siembidy, która stoi sobie, nie wiem, na przystanku, tylko to, że ty odczuwałaś tą miłość w sobie tutaj, w sercu, to ta miłość jakby była... Ona spływała z wyższego ja, z poziomu twojej duszy, z przestrzeni, w której się znajdujesz. Właśnie dlatego ja mówię o uzyskaniu perspektywy, bo jeżeli my oddalimy jakby swoją perspektywę tego utożsamienia się, to my możemy złapać kontakt z tą przestrzenią, o której mówię. A jeżeli my jesteśmy bardzo w sobie, w swoim ciele, tutaj zamknięci, to my oczywiście możemy odczuwać, bo my tutaj mamy te punkty, czekamy i tak dalej, przez które odczuwamy, ale... Ale miłość bezwarunkowa nie płynie z naszego, jakby... Miłość bezwarunkowa nie może płynąć z tego typowo ziemskiego świata, ona musi jak gdyby płynąć no to właśnie o tym z tego mówię. Właśnie duchowego. Właśnie o tym mówię, tylko mówię o tym, żeby naświetlić, z jakiej perspektywy właśnie ona pochodzi, że on... Że moim zdaniem, przynajmniej w moim przypadku tak jest, może nie u każdego tak to działa, ale w moim przypadku tak jest, że dla mnie jest łatwiej poczuć to, jeżeli właśnie oddalam tą perspektywę. Przestaję się utożsamiać tutaj, tylko jestem jakby szerzej. I ciężko jest na zasadzie takiej czysto wyobrażeniowej to komuś przekazać, ale myślę, że każdy, jeżeli będzie gdzieś tam w tych okolicach, o których mówię, coś próbował jakby poczuć, to myślę, że ma jak najbardziej ku temu szanse i możliwości. I właśnie no, ja zdecydowanie optuję za tym, żeby postawić na tą perspektywę i wtedy, wtedy my nie musimy wymagać czegokolwiek od naszego rozmówcy, od osoby, z którą jesteśmy w relacjach, prawda? Bo Magda tutaj zasugerowała, ja tak to zrozumiałem, że w związku wtedy musimy dawać sobie jakby tą przestrzeń i tak dalej, czyli że druga osoba jakby rzutuje na to, czy my będziemy mogli, my jako my, poczuć pewne rzeczy, a moim zdaniem wcale tak nie jest, że to jest jednak... Uwaga, czekaj. Tutaj na czacie bardzo fajnie to podsumował pan Jan. Kiedy ucisza się karma, słychać miłość bezwarunkową. O to mi chodziło. Jeżeli dajesz przestrzeń sobie i drugiej osobie, wyciszają się emocje, które są karmiczne. I wtedy dopiero może się pojawić miłość bezwarunkowa. O to chodziło. Mhm. No ja rozumiem poniekąd, o czym mówisz, jasne. Aczkolwiek bardzo nie lubię słowa karma i tej całej otoczki związanej z gadaniem o karmie, ale to jest oczywiście moje jakieś widzimisię. Często się jakby, mówiąc o karmie, tworzy się bardzo ciężką energię. Ja to tak odczuwam. Po prostu to jest taka moja perspektywa, dlatego nie lubię mówić o karmie. Ale to tylko tak, taka moja dygresja. A ja dodam z innej strony... Że odczuwanie albo wzbudzanie na początku do siebie takiej zwykłej ziemskiej miłości do samego siebie jest na pewno świetnym ćwiczeniem na to, żeby wzbudzić w rezultacie tą prawdziwą miłość bezwarunkową. Jasne, zgadza się. Tak, to jest podstawa. No to jest podstawa. No, jak można dać komukolwiek miłość, jeżeli nie kochamy siebie sami? No, no proste. Jak mogę ale dać nie było jeszcze powiedziane. Ale wiesz co, ja się nie zgodzę, bo można komuś, można kogoś kochać, nie kochając siebie. Ja myślę, że wielu misjonarzy ma takie podejście. Po prostu to się odbywa na prostej zasadzie. Jakby brak docenienia własnej osoby i jakby nawet czasami jakieś takie odrzucenie własnej osoby na korzyść innych. I to myślę, że można się tak zagalopować i można kochać kogoś, a nie kochać siebie. Jest to oczywiście stan
patologiczny w jakiś sposób, ale jednak myślę, że on jest możliwy i ja bym powiedział, że wielu ludzi dużo łatwiej przychodzi nam kochanie kogoś niż kochanie siebie. Ja jestem o tym przekonany. Z różnych powodów, niskie poczucie własnej wartości, jakieś tam wzorce zakotwiczone, ale naprawdę dużo łatwiej nam przychodzi kochanie innych. Taka jest moja teza i oczywiście uogólnienie. I myślę, że to nie jest tak, że te osoby... W takiej kulturze jesteśmy jakby... wychowywani, więc dlatego może to przychodzi nam łatwiej, bo tak nas wychowują, tak nas uczą, zwłaszcza w chrześcijaństwie i na pewno nie tylko, gdzie stawia się zawsze drugą osobę ponad nas samych i zawsze nas się uczy, że tak, cokolwiek to chcemy dla siebie, to jest egoistyczne, wzorzec. Złe i tak dalej, prawda? Bardzo silnie zakodowany wzorzec, przepraszam was, z tej kultury. I można się tutaj oczywiście z tym nie identyfikować już na poziomie jakby ideologicznym jako dojrzała osoba, ale właśnie no, jesteśmy przesiąknięci tym. Zostaliśmy w takiej kulturze właśnie wychowani i jest to faktycznie duża spuścizna i zasługa tego właśnie tego wzorca. To ja wam powiem tylko coś. Wszystko mi jedno. Z takim stwierdzeniem się nie polemizuje, no. Ja tylko jeszcze dodam, że im więcej na ten temat gadamy, tym bardziej mam poczucie, że po prostu tu nie ma o czym gadać. Ja tak uważałem od początku, ale muszę powiedzieć, że jestem i tak pozytywnie zaskoczony naszą audycją, dlatego że rozmawiając jednak można troszeczkę wejść bardziej w pewne rzeczy i ja mam takie wrażenie, że nasi słuchacze, którzy tutaj są, również się do tego przyczynili, że mamy taki jakby stan troszeczkę obcowania z pewnymi rzeczami, każdy na swój sposób oczywiście. No właśnie. A od początku ja mówiłem, no miłość bezwarunkowa, my przecież, co my o tym możemy powiedzieć tak naprawdę? No jakbym nie chciał prowadzić audycji, to znaczy jakby mi nie zależało na tym, żeby tutaj się rozwodzić na ten temat, to ja bym to skwitował gdzieś w dwóch słowach i byłoby po rozmowie. Co można mówić na temat miłości bezwarunkowej? No jest sobie takie coś i już, nie? To bardziej rozmawiam o opisie na temat bezwarunkowej miłości niż o bezwarunkowej miłości. No, chociaż to też jest bezwarunkowa miłość, opis do bezwarunkowej miłości. Coś cię teraz, strasznie przytłumiony głos. Mówisz do mikrofonu, Przemek, na pewno? Tak. A teraz, na przykład teraz, jak się roześmiałeś, to się słyszę normalnie. Nie wiem, co się dzieje. Ale zrozumiałeś, co mówiłem, czy nie? No właśnie początku nie zrozumiałem. Aha, no to jest, mówiłem, że to wszystko jest opis o bezwarunkowej miłości, a nie bezwarunkowa miłość, ale z drugiej strony opis o bezwarunkowej miłości może być też bezwarunkową miłością do samego opisu bezwarunkowej miłości. Filozoficznie, no zgadza się, wiesz, to jest tak jak z mówieniem o, nie wiem, górnolotnie stanie oświecenia, chociaż ja bardzo unikam tego słowa, bo każdy gada o oświeceniu, a nie jest oświecony, to znaczy gadamy jak ślepi o kolorach, to w ogóle jest trochę bez sensu. Ale ja proponuję na przyszłą audycję temat oświecenia. Tutaj jedna z osób się nawet zdeklarowała na czacie, że bardzo chętnie poruszy ten temat. Jasne, jest to coś ciekawego, ale wracając do tematu bezwarunkowej miłości, ja się z tym zgadzam. Próbujemy nazwać coś, co się odczuwa, a nie nazywa, ale głęboko wierzę w to, że mimo tej niedoskonałości słów warto jakby nakierowywać. Powiedzenie, palec wskazujący słońce nie jest słońcem, czy coś takiego. My tylko jakby wskazujemy jakby kierunek tego, co gdzieś tam odczuwamy, ale nie jesteśmy w stanie bezpośrednio tego przełożyć tutaj, prawda, bo my się posługujemy słowami, a nie właśnie jakby nałożeniem kilo miłości bezwarunkowej do wiaderka i przekazanie tutaj słuchaczom. A propos miłości, to może zacytuję, na pewno jest to mowa o miłości bezwarunkowej. Miłość jest energią duszy, miłość jest tym, co leczy osobowość. Nie ma nic, co nie może być uzdrowione przez miłość. Nie ma nic, tylko miłość. Gary Zukav. Ładnie powiedziane. Ja jestem takim sceptykiem wielu
sprawach, gdzie słyszę ładne słowa i z jednej strony ja oczywiście im przyznam rację, ale z drugiej strony zawsze stronię od tego, żeby nawet samą miłość bezwarunkowo ubierać właśnie w piękne słowa. Jestem za odczuwaniem, a nie za tym, żeby dorabiać jej falbanki, o może w ten sposób. Bo z tych falbanek to wychodzi taki potworek czasami, którego ja osobiście nie lubię. To jest oczywiście kwestia znowu osobistego widzimisię, nie jakieś tam tego, co jest dobre, a co złe, ale właśnie ubierając w te falbanki miłość bezwarunkową, stworzyliśmy kolejną taką niedoścignioną świętość, która się wydaje nam czymś z jednej strony odległym, z drugiej strony egzotycznym, z trzeciej strony nawet jakby czymś niepodobnym do nas samych, bo jest właśnie w te falbanki poubierana, a my się nie czujemy, przynajmniej ja się nie czuję facetem w falbankach, sorry. Także ja bym chciał, żeby ta miłość bezwarunkowa i te stany związane z duchowością stały się takie po prostu powszechne, takie swojskie, może nawet to słowo by tu pasowało, żeby to było tak postrzegane i wtedy podejrzewam, że ta miłość mogłaby się jakby przekształcać, wylewać, przelewać na naszą codzienną aktywność, na nasze jestestwo, ponieważ my byśmy sobie ją wzięli tutaj właśnie i nie tworzyli z niej jakby odrębnego sposobu na życie, odrębnego jakiegoś wydumanego bycia, tylko w tym momencie moglibyśmy jakby, ona by stawała się tym budulcem, o którym Przemek powiedział, tą podstawą naszej codzienności i bycia po prostu. Ostatnio, wiesz, ja miałam takie przemyślenie, że miłość bezwarunkowa jest dla mnie wtedy, kiedy kochasz kogoś za to, że istnieje, ale też czujesz w sobie, że zasługujesz na to istnienie i doświadczanie tego istnienia. Mhm. I wydaje mi się, że to musi iść w obie strony, bo jeżeli ty kogoś kochasz za to, że istnieje, ale w sobie nie czujesz tego, że zasługujesz na to, to nie jest to okej. I jeżeli tutaj się nie zgodzę z tym, co się gdzieś tam wcześniej dużo pojawiło, że można siebie nie kochać, a kochać innych prawdziwie. To jest wtedy wołanie o miłość, skamlanie o miłość, ale nie miłość bezwarunkowa. No nie wiem, ja się na przykład z tobą nie zgodzę i się tutaj nie zgadzamy, ale jesteśmy od tego po to tutaj, żeby właśnie z różnych perspektyw patrzeć na sprawy. Ja myślę, że wszystko odbywa się etapowo, ale nie na zasadzie, że jest tylko jedna droga, jeden sposób budowania tych krocuszków dalej, tylko że właśnie są różne warianty naszego własnego rozwoju i często jest tak, że ja to właśnie często podkreślam, że według pewnych kanonów rozwoju pewne rzeczy są właściwe, pewne rzeczy są jakby odrzucane i ja mam takie wrażenie po prostu, że zbyt często tworzymy sobie niepotrzebnie tą listę tych takich rzeczy, które są okej lub nie okej i wtedy mamy co do siebie jakby zawyżone wymagania w stosunku do tego, kim jesteśmy i co możemy. To znaczy być może ścieżka właściwego dla nas rozwoju jest dużo prostsza, dużo bardziej jakby zgodna z nami, a my próbujemy jakby przyjąć tutaj właśnie taki kanon, o którym żeśmy gdzieś tam słyszeli, że ścieżka według, nie wiem, buddyzmu czy chrześcijaństwa czy czegoś zakłada pewne rzeczy, więc my powinniśmy takie rzeczy jakby wzorować. I tutaj w duchowości takiej szerzej pojętej, w ezoteryce nie jest to wyjątkiem, bo my często mówimy, że jesteśmy jakby tacy niezależni, a w praktyce to tutaj też funkcjonują te jednak kanony pewne ustalenia. Czy one są stuprocentowo sprawdzone i właściwe, czy nie, no to już nawet nie chcę polemizować, ale ja myślę, że wszechświat jest tak zbudowany, żeby jednak każdemu na poziomie jego osobistym dawać możliwości do stopniowego doświadczania coraz bardziej pewnych stanów wyższej duchowości i być może właśnie tutaj należałoby bardziej kierować swój własny wewnętrzny wzrok niż na to, że w ten sposób można albo w ten sposób nie można. I dlatego właśnie ja się tutaj odnoszę do tego, co mówisz, Ewa, i dlatego się z tobą nie zgadzam, bo miłość gdzieś się zawsze w pewnym momencie pojawia.
I to, czy chodzi o nas, czy o kogoś, to moim zdaniem jest sprawa mocno drugorzędna. Pierwszorzędna jest taka, że my ją w ogóle gdzieś tam zaczynamy odczuwać i gdzieś się musi to zacząć. Cokolwiek będzie dla nas pretekstem, czy my sami, czy druga osoba będzie pretekstem do pobudzenia w sobie odczuwania pewnej rzeczy, na przykład włączenia się empatii. Empatia może się objawić w momencie, kiedy my do kogoś tą empatię, prawda, poczujemy, ale możemy być jakby empatyczni skierowani w stosunku do samego siebie, do naszego wnętrza. Dlatego ja uważam osobiście, że najważniejszy jest tylko ten początek i ten fakt, że ta miłość się pojawia, a jak ona się będzie rozwijać, to już jest dalsza kwestia. I nastała cisza, a w ciszy rodzi ja się prawda. Ja spoglądam co jakiś czas na czat, widzę, że tu się, tu są bardzo fajne komentarze, dziękuję wam tutaj piszący i uczestniczący. Bardzo przyjemna tutaj atmosfera zapanowała dzięki wam właśnie. Także dzięki. My to czytamy. Ja się staram z tego wyłapywać jakieś tutaj inspiracje do tego, o czym mówimy. Także jest za nami właściwie już 1,5 godziny audycji, całkiem sporo, więc być może jest czas na to, żeby zacząć jakoś to troszeczkę podsumowywać i zmierzać do jakiejś ostatecznej konkluzji. Być może ktoś z was chce w tym kierunku wykonać pierwszy krok? Nie wiem, czy to będzie zmierzać do ostatecznych konkluzji. Niemniej myślę, że temat ten jest bardzo szeroki, głęboki i że na pewno zmienia się on i nasza perspektywa na ten temat zmienia się w miarę naszego własnego rozwoju przez całe nasze życie. I opinie, które mamy na ten temat teraz, mogą już być zupełnie nieaktualne za jakiś czas. Kiedyś uważałam, że można kochać innych, nie kochając siebie, tak jak teraz to mówisz. A teraz się nad tym zastanawiam, czy to... Później uważałam oczywiście, że jest to niemożliwe, a teraz się nad tym zastanawiam, czy jest możliwe jedno i drugie. No widzisz. Niemożliwość, niemożliwość. Znając nasze istnienie, jest to możliwe, jedno i drugie. Ja bym za tym optował. Chyba naprawdę tak, no bo jednak w tamtym punkcie czasu uważam, że potrafię, nie wiem, wykrzesać siebie, czy po prostu jakoś nie miałam z tym problemu, gdzieś tam jakąś tą miłość do innych, prawda? Jednocześnie nie kochając siebie, a później gdzieś przez jakiś tam swój rozwój doszłam, albo może przeczytałam też do takie rzeczy, że no przecież nie można kochać innych bez kochania siebie, więc oczywiście człowiek jakby, żeby wypełnić ten obraz tej pełnej harmonii, gdzieś przepracowuje tą miłość do siebie i w rezultacie, czy moja miłość do innych ludzi zmieniła się, czy odczuwam ją inaczej niż odczuwałam ją wtedy? Chyba nie bardzo, więc chyba jednak była możliwa ta miłość do innych, kiedy jednocześnie nie odczuwałam tej wielkiej miłości do siebie, więc... Ja myślę, że wszystko to, o czym mówisz, jest etapem naszego poznawania samych siebie, po prostu. My przechodząc przez te stany, czy my się skoncentrujemy na kochaniu innych, a siebie po prostu zignorujemy, czy my właśnie skierujemy się w pewnym momencie uwagę tylko na siebie, wszystko to jest po prostu jakby etapem i punktami odniesienia, które my sobie musimy jakby stworzyć w tej przestrzeni, żeby pewne rzeczy dostrzec, rzeczy, które już właściwie funkcjonują, prawda? Z perspektywy czasu właśnie tak jak mówisz, czasem się okazuje, że pewne rzeczy tam były, tylko że nie zauważaliśmy ich po drodze, więc ja myślę, że coś w tym kierunku. No dokładnie. Jak interpretujemy miłość do samego siebie lub do innych ludzi. Wydaje mi się, że ta interpretacja miłości jest ważna. Co uznajemy, że to jest miłość lub jak mamy kochać siebie, ale co przez to rozumiemy. No, ja myślę, że generalnie w czasie rozwoju tego osobistego czy duchowego jest niemożliwe nie przejść jak gdyby etapu pokochania siebie. To jest jakby jakiś tam etap, który gdzieś tam każdy musi rozwinąć w sobie tą rzecz.
Niemniej dochodzę do wniosku, że możliwe jest osiągnięcie pewnych rzeczy w rozwoju bez osiągania innych, prawda? I może to przecież być tak, że osiągniemy zdolność kochania innych, jednocześnie jeszcze nie wykształcając miłości do samego siebie. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Tak jest, dokładnie tak jak mówisz, moim zdaniem możemy po prostu sobie pewne rzeczy wykształcić, a innych jeszcze nie wykształcić, a potem będziemy z kolei się, prawda, nimi zajmować. Także ja myślę, że często właśnie tak bywa, dlatego ja o tym mówię, dlatego że wiem, jak zróżnicowani są ludzie i chcę, żeby nasi słuchacze tutaj, jeżeli mają się w jakiś sposób inspirować tymi audycjami, żeby pamiętali, że wszystko jest ok, to znaczy, że oni są ok, prawda? Że każdy z nas ma troszeczkę inaczej tutaj, ale Boże broń przed tym, żeby ktoś sobie pomyślał, że no tak, ja jestem do bani, no bo tutaj właśnie nie odczuwam takiej silnej miłości, bo znowu sobie ktoś stworzy to wyobrażenie, że ta miłość musi tam jakoś wyglądać, prawda? I zamiast... Oczywiście to wyobrażenie jakby nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym, no i nagle się stan wewnętrzny tylko pogarsza, a nie poprawia, więc ja bym chciał, żeby każdy sobie dostrzegał tą miłość. Ja takie rzeczy mówię do samego siebie, bo ja też mam często tak, że ja jakby tracę z oczu i tracę z uwagi pewne rzeczy, które mam w sobie, jakby... prawda, przestają dla mnie na pewien czas jakby istnieć, więc na bazie własnego doświadczenia ja po prostu radzę takie rzeczy, bo widzę, że to jest po prostu chyba dobra droga, przynajmniej tak jak dla mnie oczywiście. Myślę, że warto doceniać tą umiejętność właśnie kochania innych, nawet jeżeli nie osiągnęliśmy jeszcze tej umiejętności kochania siebie. I dawać sobie spory jeszcze kredyt czasu i po prostu być cierpliwym, prawda? Bo tylko poprzez wyrozumiałość i cierpliwość i akceptację tego, że nie potrafimy na przykład jeszcze czegoś, możemy to w rezultacie kiedyś osiągnąć. Mhm. Wydaje mi się, że też takie zrozumienie, że w danym momencie jesteśmy najwłaściwsi i bo ludzie rozwijając się duchowo w pewnym momencie zapętlają się w coś takiego, że cały czas chce być lepsza, lepsza, muszę się rozwijać i się rozwijam, i się prawda, rozwijam. Mm-hmm. Dopiero w pewnym momencie uświadamy sobie, że w tym etapie danym jesteśmy najwłaściwsi tacy, jacy jesteśmy i wtedy dopiero zaczyna się to pokochanie, tak? I zrozumienie, że to, co czujemy w danym momencie jest właściwe, bo jest nam potrzebne do rozwoju i nie ma rozwoju duchowego i rozwoju jakiegoś innego. Wszyscy się rozwijamy w codzienności. Jeżeli w tej codzienności zaczniemy zauważać miłość, to będzie dobrze. To jest taki fajne... No mów. To jest takie fajne koło w sumie, bo im więcej dajemy sobie wyrozumiałości czy akceptacji, czujemy więcej miłości, a czując więcej miłości, dajemy sobie jeszcze więcej akceptacji i wyrozumiałości. I potem znowu możemy poczuć znowu więcej miłości do siebie czy do innych. Ja bym powiedział, że to jest taki paradoks, bo to nie jest tak, że my coś musimy, ale też nie jest tak, że my nic nie musimy. Nie jest tak, że my coś musimy zrobić, żeby te rzeczy były, a z drugiej strony nie jest tak, że nie musimy, bo jedyne co powinniśmy, to powinniśmy dostrzec to, wyostrzyć, prawda, zmysły, spojrzeć na siebie właśnie z perspektywy, zacząć te rzeczy dostrzegać i wtedy, jeżeli my je zaczynamy czuć, wchodzić w nie, no to one zaczynają funkcjonować. Czyli nasze życie codzienne jakby dostarcza nam w zasadzie okazji do tego możliwości, dlatego można powiedzieć, że my nic nie musimy robić, żeby się rozwijać, bo my się rozwijamy, ale jedną rzecz, którą musimy zrobić, no to jest właśnie ta uważność i ta uważność jest kluczem w ogóle w rozwoju duchowym, jest jakby podstawą i właściwie tyle. Ja bym powiedział, że cały rozwój duchowy można na uważności zamknąć. Jak ktoś się zapyta, jak się rozwijać duchowo, bądź uważny po prostu i tyle. I to jest wszystko. Dla mnie ta uważność, o której ty tak bardzo często mówisz, jest właśnie tą przestrzenią, tą ciszą, tym pozwoleniem wyciszeniu się tej iluzji, tych emocji i pozwoleniu na płynięcie miłości. No tak, można to tak ująć, oczywiście. Zgadzam się.
Dobrze, za nami spora część audycji, ponieważ ważniejsza jest praktyka niż gadanie, aczkolwiek tutaj nie jest tak. Ja tutaj czytam, co Diada napisała, że pora skończyć gadać, zacząć praktykować. Ja myślę, że podczas tej audycji sporo tej praktyki gdzieś tam było, przynajmniej ja to tak odczuwam. Bardzo Wam za to dziękuję, bo tutaj jestem przekonany, że osoby na czacie się do tego przyczyniły mocno. To nie jest tylko tak, że my tutaj siedzimy i rozmawiamy i to jest wszystko, tylko to jest właśnie dzieło wspólne wszystkich zgromadzonych. Także będziemy pomału kończyć. Jeszcze być może chcecie coś dodać do tego, Przemek, bo tak milczysz. Ja milczę. Oj, cię nie słychać prawie, do mikrofonu, albo nie wiem, co się stało. A teraz? Lepiej, ale niezbyt dobrze. No to nie wiem, co się dzieje w takim razie, to musi być niezależne. O, teraz jak mówisz, ja myślę, że masz w Skype'ie być może płynne zmienianie poziomu głośności, może tak się dzieje, może powinieneś to wyłączyć w przyszłości, ale dobrze, nieważne, teraz cię słychać, okej. Okay. Jak teraz? Dobrze. No to dobrze, lepiej niż wcześniej? No lepiej niż na początku, zdecydowanie. No i to, co mówisz, ja milczam, no bo co ja mogę więcej tutaj powiedzieć, co więcej wnieść. Nie chcę rozpoczynać czegoś nowego, będziemy siedzieć kolejne 2 godziny, a powiedzieliście tutaj już i tak wystarczająco dużo. Mi się wydaje, że chwila refleksji przychodziła tutaj z każdą chwilą. No i w sumie tyle. No. Dobrze, rozwijajcie się i przychodźcie na nasze audycje. Wszystko. W takim razie kończąc, dziękuję tutaj naszym gościom, którzy byli. Szkoda, że Ewa Pawlak musiała uciec z audycji, bo się okazało, że chyba Skype nie dawał sobie rady z piątką osób. Nie wiem, czy to kwestia właśnie, że podczas konferencji tutaj było coś za dużo osób na tym. Będziemy to próbowali rozpracować na przyszłość. No, ale udało nam się tutaj troszeczkę porozmawiać. Widzimy się, a właściwie słyszymy się w czwartek o godzinie 21 oczywiście. Jaki będzie temat, się wyklaruje po drodze, bo to cały czas jest bardzo spontaniczna rzecz. Tematy się pojawiają i dany dzień musi nam po prostu powiedzieć, że teraz jest moment, żeby porozmawiać o tym i o tym. Dziękuję naszym słuchaczom. Bywajcie tutaj, zapraszajcie ludzi, zapraszajcie znajomych, bo im więcej będzie osób na czacie, im więcej będzie słuchało online, tym ciekawsze postacie będziemy mogli zaprosić na audycję. Mamy takie plany, żeby różnych ciekawych gości tutaj sprowadzić. No ale musicie pokazać, że jest grono odbiorców. Więc będziemy bardzo wdzięczni za Wasz wkład właśnie w reklamowanie, w audycji, bywanie tutaj, pisanie na czacie, bo to też bardzo fajnie rozkręca atmosferę i pokazuje nowym osobom, że tutaj coś się dzieje, ktoś jest aktywny. Także bardzo fajną dzisiaj, żeście zrobili robotę. Widzę, że dzisiaj było dość dużo aktywnych osób na czacie. Bardzo fajny progres. Jeszcze raz dziękuję i tym samym się żegnam. Kuba, jak zwykle. Ja również dziękuję. Cieszę się, że mogę z Wami być. Dobrze, ja tak jeszcze czekam i milczę, żeby na pożegnanie się reszty grupowiczów, wycieczkowiczów. No to ja też się pożegnam, dziękuję bardzo. To ja też się pożegnam, bo się wbiłam na sam koniec. Dziękuję Wam bardzo. O, dobrze. Jeszcze raz dzięki Wam wszystkim i mam nadzieję, że porozmawiamy sobie w fajnym gronie, większym jeszcze wielokrotnie. Bądźcie z nami i do usłyszenia.